Proszę Państwa, dzisiejszym wykładowcą jest profesor Dariusz Stolak, który będzie miał wykład o polskich dyskusjach o zagładzie. I profesor Stola jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. I profesorem jest nauk humanistycznych. Zatrudniony jest w Instytucie Studiów Politycznych PAN i wykładowcą jest w Kolegium Civitas. Jest członkiem Komitetu Badań nad Migracjami PAN i Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, a od roku 2014 jest w Muzeum Historii Żydów Polskich. Z tym, że akurat ostatnio w ramach dobrej zmiany został zmieniony, to znaczy nie przedłużono profesorowi kadencji jako dyrektora. Także wydaje mi się, że podzielił losy takich osób jak dyrektor tego muzeum w Gdańsku Machcewicz, jak stadnin koni arabskich, Trela i nie pamiętam jak się drugi nazywał, których też usunięto i w jednym przypadku właśnie w Janowie Podlaskim na miejscu takiego wybitnego specjalisty został postawiony jako dyrektor pan, który powiedział, że lubi konie, a poprzednio był ekonomistą w jakiejś tam spółdzielni i z końmi nie miał absolutnie nic wspólnego. Teraz jak zajrzałem do takich danych na temat profesora Stoli, to zwróciło moją uwagę, że bardzo jest, że tak powiem, dobrze pamięta swoje czasy szkolne, mianowicie liceum Rejtana, do którego uczęszczał i pamięta bardzo dobrze wybitnych kilku profesorów, którzy tam, że tak, nadawali ton tej szkole. I na pytanie, co z Państwa zdaniem kształtuje nas w największym stopniu i decyduje o tym, kim stajemy się w dorosłym życiu, odpowiem jakoś tak, rzecz w tym, że nigdy z góry nie wiemy, co, kto i w którym momencie wpłynie na nas trwale i głęboko. Dlatego warto jak najczęściej przebywać wśród ludzi dobrych, przyjaznych i przyzwoitych. No my tacy jesteśmy, także panie profesorze, zapraszam do wykładu. To chyba nie działa, więc... To działa, tak, dobrze. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia tego wykładu. Czy mnie słychać? Dobrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia tego wykładu. Wielki to dla mnie zaszczyt jako absolwenta tej uczelni. Szczególnie mile wspominam budynek, chwilę w starym buwie oczywiście, jeszcze teraz pięknie odnowionym. Nie będę na część wstępną poświęcał wiele czasu, bo przygotowując się do wykładu nagle się zorientowałem, jak temat jest bogaty, mimo że historia w zasadzie jest krótkotrwała, temat okazał się bogatszy. Co więcej, we własnych notatkach znalazłem konspekt do referatu na ten sam temat wygłoszonego 20 lat temu na kongresie historycznym w Montrealu. W tym czasie co nieco się wydarzyło i o tym chcę Państwu powiedzieć. Ale po pierwsze, o czym chcę mówić, bo z jednej strony można powiedzieć, że chcę zaprezentować coś w zasadzie nudnego. Polacy rozmawiają na jakiś temat z przeszłości. Więc jest to relacja o rozmowie, analiza rozmów, analiza dyskusji. Użyję terminu dyskusję dlatego, że słownik języka polskiego mówi, że jest to wymiana zdań na jakiś temat mająca prowadzić do wspólnych wniosków. Aczkolwiek na koniec podkreślę, że wydaje mi się, że charakter tej rozmowy się zmienił i ona już nie ma prowadzić do wspólnych wniosków, ale nie będę uprzedzał tego wniosku. Natomiast z drugiej strony, jakby się na to spojrzeć, to także współczesne dyskusje o zagładzie, czyli o masowej eksterminacji Żydów europejskich w latach II wojny światowej, są w pewnym sensie reakcjami na zagładę.
Dlatego ja mój wykład zacznę w trakcie, mniej więcej w 1941-1942 roku, kiedy już widać początki dyskusji nie Żydów o tym, czego co się dzieje z Żydami. I z tego płynie dosyć zaskakujący wniosek. Otóż jeżeli uznamy, że mamy długą, 70-kilkuletnią historię polskich reakcji na zagładę, których częścią są, słychać, których częścią są dyskusje także wczorajsze, no powiedzmy przedwczorajsze, na przykład napaść na konferencję w Paryżu o nowej szkole polskich badań nad zagładą, jest kolejną taką dyskusją o specyficznych regułach wymiany opinii, to wtedy się okaże, że to, o czym mówię, znaczy mamy reakcję na zagładę, choć w gruncie rzeczy olbrzymia większość obecnych uczestników nie ma osobistych doświadczeń, nie może pamiętać, co się wydarzyło w Polsce w 1942, 1943, 1944 roku, dlatego że urodziła się wiele lat po wojnie, tak jak ja. W związku z czym są to tak naprawdę nie reakcje na zagładę, tylko reakcje na wiedzę, na pewne wyobrażenia tego, czym zagłada była. A ponieważ te dyskusje modyfikują naszą wiedzę, więc mamy nieskończony proces reakcji, które modyfikują przedmiot tego, na co reagują. Więc mogę, jeżeli tak rzeczywiście jest, jeśli się nie mylę, to mamy przed sobą jeszcze dłuższą historię tych dyskusji. Dlatego, że za każdym razem będziemy się odnosili do czegoś innego niż zarazem poprzednim. Chyba, że nie wierzymy w żadną kumulację wiedzy. A wydaje mi się, że taka jest. To po pierwsze. Po drugie, tu przyniosłem zestaw eksponatów dla Państwa, żeby powiedzieć, że temat wykładu jest ważny. To jest dowód. To są, proszę Państwa, książki na temat dyskusji polskich o zagładzie. Czyli najpierw mamy pewne reakcje na zagładę w postaci rozmowy, a następnie ktoś analizuje te rozmowy. A następnie ci, którzy je analizowali, dyskutują pomiędzy sobą. Czyli mamy dyskusję o dyskusji. To, co ja robię teraz, to już jest jakby następny, prawda, meta poziom do poprzedniego. To są tylko ważniejsze publikacje na ten temat. I jak zacząłem robić listę, to aż sam się zdziwiłem, że jest tego tak wiele. Zacznę niealfabetycznie od Piotra Foreckiego, dlatego że jego praca, teraz już dwie prace, są najbardziej systematyczne i całościowe. I właśnie tego dotyczą, to jest właśnie ta. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych. Ja bym chciał trochę szerzej niż o sporach. Jak powiedziałem, dyskusja czasami może prowadzić do wspólnego wniosku, nawet jeżeli nie ma w niej niezgody, mogą rozwijać się te myśli. Ale oprócz tego mamy książki Dobrosielskiego, Janickiej, Żykowskiego, Krupy, Nijakowskiego, Nowickiej, Franczak, Polonskiego i Michnic, Steinlaufa, do której zaraz wrócę, Tokarski i Bakier i Żenwiew-Zubrzycki na końcu. A oprócz tego wybory artykułów, które się ukazały w ramach tych dyskusji, plus opracowania na temat zagłady w literaturze polskiej, w filmie, niedawno w muzeach także, i bardzo liczne artykuły. Gdybym zrobił wydruki, myślę, że jeszcze połowę wysokości tego słupka, więc jest tego wiele. I uczestnicy, znaczy osoby, które to robiły, to są czasami uczeni płci obojga, wybitni, więc nie chcę uzasadniać, że to, o czym mówię, jest ważne. Powołam się tylko na autorytet tych osób, które już się tym zajęły. Najpierw od tego, jak te rozmowy są, te dyskusje są wyjaśniane, wydaje mi się, że są trzy główne sposoby. Po pierwsze, poprzez naturę pierwotnego obiektu, czyli zagłady Żydów europejskich, a zwłaszcza Żydów polskich i tego, co się działo wokół niej. Czyli zagłada i reakcje na nią. Jak Państwo się przekonają, to reakcje na zagładę są być może najważniejszym tematem tych dyskusji. Po drugie są cechy i okoliczności dyskusji. Jakie tematy podejmowano, jakich nie podejmowano. Jakie rodzaje argumentów są używane, jakie strategie argumentacji. Jakie teorie pamięci społecznej i komunikacji są używane, żeby to wyjaśnić. Czasami to są potoczne rozumienia, takie psychologiczne wyobrażenia, jak działa psychika ludzka, a czasami rzeczywiście faktyczne teorie komunikacyjne czy teorie pamięci. Wreszcie, jakie środki komunikowania są używane, bo jeżeli mówimy o dyskusjach, to dyskusja oznacza nie tylko rozmowę twarzą w twarz. Coraz częściej jest to dyskusja zapośredniczona. Jest jakieś medium, które pośredniczy w rozmowie. I do tego wrócę na koniec, bo wydaje mi się, że jest to jeden z ważniejszych czynników. Wreszcie ciekawą cechą, bo powracającą w sposób niemal maniakalny, jest wyjaśnienie dyskusji przez cechy uczestników. Nazwałbym to personalizmem detektywistycznym. Otóż to, jakie ktoś, wielu uczestników nie tyle jest zainteresowanych, co ktoś mówi, tylko kim on jest, za kogo go uważają, pewne domniemane cechy kulturowe, potrzeby psychologiczne albo interesy, ujawnione albo ukryte.
Więc to też jest pewien rodzaj wyjaśnienia tych dyskusji. Nie będę do tego często wracał, ale zaznaczam, że on jest, dosyć często się pojawia. Więc chciałem zacząć od tego pierwszego, czyli natury samej zagłady i z jakiego powodu podzielam opinię tych, którzy uważają, że charakter tego wydarzenia, no wydarzenia szeroko rozumianego, bo to jest kilka lat na wielkim obszarze z bardzo wieloma uczestnikami, wpłynął na częstotliwość, intensywność, przebieg tych dyskusji, o których będę mówił. Więc po pierwsze, okupowana Polska jest główną sceną zagłady. Sceną. To znaczy na niej się dzieje coś, co jest obserwowane. Są dwie części tego zdania. Główną sceną dlatego, że większość ofiar zagłady, jeżeli zakładamy, że blisko 6 milionów Żydów europejskich zginęło w latach II wojny światowej, to większość z nich to Żydzi polscy. Trzy, być może nawet więcej niż 3 miliony ludzi. To jest po pierwsze. Po drugie, oprócz tych 3 milionów polskich Żydów, na ziemiach polskich zamordowano wielu innych Żydów przywiezionych skądinąd. Czyli akt zabijania odbywa się w Polsce. Po trzecie, jest to obserwowane w inny sposób niż w innych krajach. O ile mieszkańcy Francji, Holandii czy Niemiec mogli oglądać swoich żydowskich sąsiadów, kiedy byli deportowani, wywożeni gdzieś na wschód, jak to się nazywało, o tyle ich sąsiedzi w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, w szeroko rozumianym Zachodnim Związku Radzieckim, krajach bałtyckich, wschodniej Rumunii, bardzo często widzieli naocznie akty mordowania, wcześniej umieranie w wyniku głodu i chorób, akty mordowania albo inne zbrodnie, które nie mogły pozostawiać wątpliwości co do wyjątkowego i drastycznego charakteru tego, co się z Żydami dzieje. Więc mogli widzieć, ale nie tylko widzieć, mogli słyszeć i w jednym z opowiadań naukowskich jest taka scena, rozmówczyni jej wspomina odgłos ciał uderzających o bruk, który słyszała. I mogli też czuć zapach śmierci, co sam kiedyś mogłem się przekonać, rozmawiając z mieszkanką wsi nieopodal Bełżca. Zapach ciał palonych na stalowych rusztach. Więc wszystkimi zmysłami można było tego doświadczyć, z bardzo bliska. I jeżeli Michael Steinlauf, amerykański historyk, który napisał moim zdaniem najciekawszą książkę na ten temat, ma rację. On zwrócił uwagę, że jeżeli zgadzamy się, że zagłada była bezprecedensowa, to równie bezprecedensowe jak doświadczenie jej ofiar było doświadczenie obserwatorów. I w związku z tym wymaga to od nas szczególnego namysłu. To znaczy jest to takie wydarzenie, które w pewnym sensie jest zupełnie wyjątkowe, w pewnym nie. Mamy wiele innych masowych zbrodni, które w sposób rozproszony się odbywały i odbywają się aż do niedawna. Więc możemy to z czymś porównać. Niemniej chciałbym zwrócić uwagę na wyjątkowy charakter tego doświadczenia, dlatego że to doświadczenie, reakcje tych postronnych, jak od niedawna się tych ludzi nazywa, są przedmiotem dyskusji, o których będę mówił. Tenże, dlaczego powiedziałem, że szczególnie cenię książkę Michaela Steinlaufa, ukazała się już blisko 20 lat temu, pierwsza wersja angielska Bondage to the Dead, dlatego że jako jedyny znany mi uczony, który tą osobą się zajmował, on wprowadził do rozmowy faktyczną teorię psychologiczną. Znaczy zwrócił uwagę, że osoby, które wówczas jeszcze, teraz mamy bardziej subtelne nazewnictwo, ale wówczas nazywano je, szukając odpowiednika angielskiego słowa bystander, świadkami, obserwatorami. Raoul Hilberg, ojciec założyciel studiów nad zagładą, autor pierwszej wielkiej monografii na ten temat, wprowadził taką triadę wykonawców, egzekutorów, ofiar i właśnie tych stojących z boku, tych trzecich, dosyć jurydyczne podejście do rzeczy. I przez wiele lat próbowano dopasować język polski do tej triady. Ale Steinlauf zauważył, że jest coś szczególnego w ich doświadczeniu i przywołał pewną teorię psychologiczną opracowaną przez wybitnego psychologa amerykańskiego Roberta J. Liftona, który to na podstawie swojej praktyki klinicznej zauważył, że pewna grupa jego pacjentów ma szczególny rodzaj problemów emocjonalnych, psychologicznych. I się okazało, że są ludzie, którzy mają doświadczenie z obozów koncentracyjnych w Europie. I zbudował taką dosyć całościową, systematyczną teorię mówiącą, jakie są skutki oglądania z bliska strasznych rzeczy, a dokładnie śmierci, okrutnej śmierci innych ludzi z bliska. I czasami jeszcze będę do tego wracał, ale ona ma pewne daleko idące skutki. I podkreślam, jest, po pierwsze, mamy taki pewien model, język mówienia o doświadczeniu tych osób.
Po drugie, jest to jedyny, który nam zaproponowano. Aczkolwiek wielu uczestników debaty proponowało pewne psychologie, przeważnie były to psychologie potoczne. Brakowało tam rozbudowanego aparatu wiedzy, która jest być może potrzebna. Tu w tym wypadku także praktyki klinicznej. Po trzecie wreszcie, nieżydowscy Polacy, i przez nieżydowscy Polacy rozumiem mieszkańców ziem polskich II Rzeczpospolitej, którzy nie kwalifikowali się jako Żydzi w rozumieniu ustaw norymberskich. Za chwilę do tego wrócę, że to naziści narzucili nam sposób definiowania. Oni byli nie tylko obserwatorami, oni byli nie tylko tymi bystanders w rozumieniu Hilberga, albo też, należy to rozumienie trochę zmodyfikować, mogli bowiem pomóc albo odmówić pomocy komuś, kto się ukrywa, mogli wydać jego lub ją Niemcom, ograbić lub udzielić pomocy. Nawet bierna obserwacja, stanie z boku, ten akt bycia postronnym może być różnie rozumiany zarówno przez ofiary, jak i przez wykonawców zbrodni. Może być rozumiany jako bierne przyzwolenie albo milczący opór. Plus cała szeroka gama interpretacji czy rozumienia tego, co się dzieje. I tu jest właśnie cały problem, dlatego że o ile słusznie, zresztą mamy bardzo ciekawe badania na temat tych osób, które słowem lub czynem okazały swój stosunek do zagłady, na przykład pomogły uciekającemu, albo wydały go w ręce Niemców, albo zabiły, czy próbowały osiągnąć prywatne korzyści, to są to mniejszości. Olbrzymia większość zachowywała się pasywnie, nie chcę mówić biernie, bo jest troszeczkę na emocjonalnie czy moralnie naznaczone, to znaczy nie wykonała żadnego takiego ruchu, gestu, czynności, na podstawie której moglibyśmy wnioskować, co myślała, co to znaczy. Jak każde wnioskowanie z milczenia, wnioskowanie na temat motywów, treści tego może być mylne. Jak mówię, dopiero stopniowo teraz w ostatnich latach wypracowujemy, w wyniku tych dyskusji, o których teraz mówię, wypracowujemy aparat pojęciowy, którym możemy bardziej precyzyjnie nazywać to, co się działo. Niemniej sądzę, że już na zawsze pozostaniemy z wielkim polem niewiedzy. I z tym się należy pogodzić. Co więcej, sądzę, że to wielkie pole niewiedzy równie wiele nam mówi o epoce i o wydarzeniu, do którego się odnosi, niż wiedza szczegółowa. To jest, proszę Państwa, trochę tak jak ze statystykami, z danymi na temat strat ludnościowych Polski w II wojnie światowej. Polska jest jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, które nie ma wiarygodnego szacunku strat II wojny światowej. Pamiętna liczba 6 milionów 27 tysięcy, notabene wymyślona przez towarzysza Jakuba Bermana, która była przez cały okres PRL uznawana za liczbę oficjalną, być może jest nieodległa od prawdy. Natomiast z pewnością była fałszywa, dlatego że nie była to liczba strat ludnościowych II Rzeczpospolitej, kraju, który napadnięto 1 września 1939 roku, tylko PRL, kraju, który nie istniał w okresie II wojny światowej. Dlaczego? Bo dotyczyła tylko etnicznych Polaków i Żydów. Nie dotyczyła Ukraińców, Białorusinów, Niemców, Litwinów i wszystkich innych, którzy w normalnym rozumieniu tego słowa powinni być tam liczeni. Więc być może jest to około 6 milionów, ale niemal na pewno nie ma wśród nich 3 milionów nieżydowskich etnicznych Polaków, osób mówiących, jakkolwiek byśmy ich definiowali. Wreszcie jeszcze dwie rzeczy. Za Barbarą Engelking, ona już wiele lat temu, blisko 20 lat temu, zwróciła na pewno fundamentalną różnicę percepcji doświadczenia wojennego ze strony Żydów i nieżydów w okupowanej Polsce, właśnie w rozumieniu nazistowskim Żydów i nieżydów, czyli obiektów tego zbrodniczego planu i ludzi, którzy znajdowali się na zewnątrz. Otóż, o ile dla Polaków wojna toczyła się pomiędzy Niemcami i Polakami, była to wojna polsko-niemiecka, i Żydzi grali w niej rolę marginalną, nie mogli dużo pomóc, byli czynnikiem przyciągającym ryzyko, ale byli marginalni dla osobistego ocalenia na przykład, przeważnie. Natomiast dla Żydów wojna toczy się w trójkącie. Pomiędzy, jak mówię, cały czas operuje pojęciem nazistowskim z okresu wojny. Pomiędzy Żydami, Niemcami i tymi trzecimi. To mogą być etniczy Polacy, Ukraińcy, Litwini, Białorusini. I bez nich nie można zrozumieć zwłaszcza życia albo śmierci tych, którzy próbowali ratować się na zewnątrz, poza gettami czy uciekając z transportu. Więc jest to fundamentalna różnica percepcji, praktyczna. I tu właśnie dochodzimy do dosyć krępującego faktu, że ja muszę się posługiwać kategoriami wprowadzonymi przez nazistów, przez Niemcy nazistowskie, w ustawach norymberskich, a następnie stosowanych na terenach okupowanych w okupowanej Polsce w sposób nawet jeszcze bardziej surowy i wykluczający niż w Niemczech właściwych, dlatego że w gruncie rzeczy nie było kategorii mischlinga, czyli mieszańca, kogoś, kto ma jednego dziadka, Żyda, trzech nie, albo dwóch.
De facto wszystkich uważano za Żydów. Niestety boję się, że musimy głosować dlatego, że egzekwując to, nie tyle wprowadzając tą kategorię, ale egzekwując ją w bezwzględny sposób, Niemcy rozumiem nie jako grupa etnicznych Niemców, tylko państwo niemieckie na terenach okupowanych, zmaterializowała swoje rasistowskie fantazje, uczyniła je faktem. To znaczy bez względu na to, czy ktoś 1 września 1939 roku był Żydem w jakimkolwiek sensownym rozumieniu tego słowa, był traktowany jak Żyd, w związku z tym musiał się jak Żyd zachowywać. Albo zginął, albo musiał się ukrywać. I reakcje, stosunek do niego był stosunkiem do Żyda właśnie w tym rozumieniu. Więc jest to coś, co będzie nam się przewijało w różnych miejscach, pewna niedogodność, na którą nie znalazłem żadnego sposobu. Wydaje mi się, że jesteśmy skazani nadal na posługiwanie się tym terminem. To też jest ta historia tych dyskusji po tym wstępie. Jak powiedziałem, wydaje mi się, że one zaczynają się już w trakcie i kiedyś przed laty, badając sprawozdania wysłane przez podziemie do rządu polskiego na uchodźstwie w Londynie, zauważyłem, jaki jest proces dochodzenia do świadomości. Dlatego, że jak mówimy, że ktoś obserwował zagładę, to oczywiście nie mógł obserwować tego całego wielkiego kontynentalnego planu wymordowania wszystkich Żydów w zasięgu Niemiec hitlerowskich w tym czasie. Widział poszczególne wydarzenia. A niedostatek informacyjny, a informacje o zagładzie były informacjami o najwyższym poziomie tajności, jeśli chodzi o niemieckie raporty, docierały w sposób tylko fragmentaryczny. Czyli nie ma takiego obserwatora, który by widział wszystko. Każdy widział bardzo niewiele, zwłaszcza jak nie był wysokim oficerem SS w Berlinie. Więc każdy miał wiedzę fragmentaryczną i dopiero stopniowo z naprawdę okruchów informacji mógł sobie ukształtować jakieś wyobrażenie, co się dzieje. I to jest pierwsze pytanie i to zajmuje wiele miesięcy. Zrozumienie, że to, z czym mamy do czynienia najpierw w okupowanej Polsce Wschodniej, potem w Generalnym Gubernatorstwie, a potem w całej zdominowanej przez Niemców Europie, nie, jest czymś innym, przychodzi bardzo powoli. I to przychodzi powoli nie tylko dlatego, że ktoś nic nie wiedział o Żydach, był daleko. Na przykład przywódcom żydowskim w Londynie też przechodzi bardzo powoli. Zajmujemy sobie rok od dotarcia raportów, które mówią, trwa systematyczne i całościowe mordowanie Żydów. Pół roku potrzeba było, żeby przyjąć do wiadomości tę informację. To nie jest nic dziwnego, bo było wydarzenie bezprecedensowe. Nic podobnego wcześniej się nie wydarzyło, a przynajmniej nigdy o tym nie słyszeli. Więc pojawiają się pytania najpierw, co to jest, co się dzieje, a po drugie, co robić, jak można i należy na to zareagować. I to są pewne pytania już praktyczne. Być może najbardziej znaną reakcją jest słynny protest, ulotka autorstwa Kosak-Szczuckiej, która jest początkiem też działalności Żegoty, tajnej organizacji pomagającej Żydom, która mówi, że mamy nakaz moralny, my jako chrześcijanie, nie lubimy Żydów. Ona tam powiela całą listę klisz antysemickich, i są naszymi wrogami, my ich uważamy za wrogów. Niemniej, jako chrześcijanie musimy protestować. Kto nie protestuje, milczy w obliczu zbrodni. I to jest bardzo konkretna reakcja, jak należy, po pierwsze, że należy coś zrobić, a przynajmniej coś należy powiedzieć. Bo w sprawie tego, co należy zrobić, Kosak-Szczucka znacząco milczy. Znaczy ona nie wzywa do pomagania. Proszę zwrócić uwagę w tym dokumencie. Aczkolwiek sama to praktykuje z narażeniem życia. Sama jest jedną z założycieli Komitetu Pomocy Żydom, potem Rady Pomocy Żydom. I tu dam Państwu dwa przykłady, które znam dosyć dobrze, jak reagować na zagładę z Londynu. One są o tyle ciekawe, że podobnie jak my, muszą zareagować ludzie, którzy mają informację pochodzącą skądinąd, nie mają osobistego doświadczenia. Podziemie żydowskie w Polsce za pomocą raportów wysłanych do Londynu domaga się między innymi dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby spowodować, aby alianci dokonali retorsji na Niemcach. Retorsji, czyli żeby podjęli pewne środki, które ukarzą Niemców za zbrodnie dokonywane przez ich rząd i w ich imieniu. Mówiąc wprost, domagają się łamania wszelkich praw boskich i ludzkich, na przykład mordowania jeńców wojennych albo bombardowania celów cywilnych. Bombardowania niemieckich kobiet i dzieci w miastach. Tego. I wzywania, że jeżeli nie zaprzestaniecie tego systematycznego mordu, będziemy to robili nadal. I taka informacja trafia do Londynu i rząd polski przedstawia ją bez większych oporów. Właśnie to jest ciekawe, nie znamy dyskusji w tej sprawie, to jakby nie wzbudziło to oporu moralnego. Natomiast w rządzie brytyjskim wzbudziło. I ostatecznie rząd brytyjski to odrzucił. Podobno Churchill poważnie rozważał taką możliwość, ale większość jego gabinetu opowiedziała się przeciwko. Z powodów, jak to chyba Cavendish Bentinck powiedział, nie możemy konkurować z Niemcami w barbarzyństwie. Na przykład dlatego, że oni wygrają tą konkurencję, prawda? Mają mniej
Nie możemy, ale były też względy praktyczne, na przykład duża liczba brytyjskich jeńców wojennych w rękach niemieckich, którzy zapewne zostaliby wymordowani jednocześnie. Więc tutaj mamy pewien pomysł, jak należy zareagować. Nie wiemy, czy on by przyniósł efekty, czy nie, bo nie został zastosowany. On zostaje po pierwsze przekazany do Londynu przez polskie podziemie. W Londynie jest przyjęty przez rząd polski, przekazany dalej aliantom, bo tylko oni są zdolni do takich kroków, mają samoloty jeńców i tak dalej. Drugi przykład pokazuje, jak pewne pomysły natrafiają na opór. Mianowicie niemal równocześnie dociera żądanie, aby rząd na uchodźstwie przez radio wezwał ludność polską do udzielania Żydom pomocy. I to trafia na systematyczny, wielomiesięczny opór. Że nie, że nie wskazane, że nie można pouczać Polaków w kraju, jak mają postępować. My tu z wygody Londynu, z względnego bezpieczeństwa nie możemy nakazywać. I dopiero wiosną 1943 roku rząd się na to decyduje, Sikorski w jednym z przemówień wzywa. Więc widać, że są różne pomysły, jak należy reagować i można na te pomysły odpowiedzieć pozytywnie, negatywnie, powstrzymać się i tak dalej. Więc niewątpliwie trwały jakieś dyskusje, wysuwano argumenty za i przeciw. Co więcej, pojawiało się też pytanie, jak reagować na pewne reakcje. Już w oświadczeniu, w apelu Kossak-Szczuckiej jest powiedziane, że nie wolno milczeć. Ona potępia milczenie w obliczu zbrodni, a jest to rodzaj z reakcji. Już pojawia się, jak ocenić, jaka reakcja nieżydowskiego otoczenia na zagładę jest właściwa. I z tym zostaniemy na następne kilkadziesiąt lat, przynajmniej do tej pory. To jest też ciekawe w tych dyskusjach, co należy zrobić. Jedną z pierwszych rzeczy, które rząd na uchodźstwie zrobił, było rozpowszechnienie informacji o masowej eksterminacji Żydów. Jak mówię, stopniowo dopiero świadomość tego, rozumienie tego faktu się kształtowało. Niemniej jednym z pierwszych żądań było, żeby to przekazać światu i rząd to uczynił. W sposób, wydaje się, no, jak najlepszy, jak potrafił, aczkolwiek z niejakim opóźnieniem. Ale wiemy, że w trakcie tego dozwania, co powiedzieć, jak wiele na to poświęcić uwagi i środków, pojawiły się kwestie, czy aby, tak bardzo zwracając uwagę na cierpienia, na martyrologię Żydów, nie odwrócimy uwagi od cierpień Polaków. I znajdujemy takie zapisy niektórych polityków, niektórych. Inni twierdzą, że nic takiego nie ma, że w ogóle tego nie biorą pod uwagę. Ale niektórzy brali to z pewnością pod uwagę. Tak zwaną konkurencję cierpień. Co ciekawe, w tym samym czasie, niezależnie, przynajmniej niektórzy z ukrywających się Żydów myślą, że pasywność rządu polskiego w pewnych sprawach jest wynikiem obawy o konkurencję cierpień. Oni nie mogli wiedzieć o tym, co się dzieje w Londynie. To były tylko ich fantazje na temat tego, jakie mogą być motywy zachowań. Mamy niezależnie, pojawiają się u różnych ludzi, u niektórych całkowicie błędnie, przekonania, że pewne działania albo powstrzymanie się od działania jest wynikiem obawy przed konkurencją cierpień. Wreszcie, co ciekawe, pod koniec wojny pojawia się też takie pytanie w raportach do Londynu, w prasie podziemnej, co robić, gdy wrócą? Co robić, gdy wrócą, albo jeśli wrócą? Ona przebiera przez takiego zdania, że po wojnie no, nie można dopuścić, żeby Żydzi zajęli swoje dawne miejsca w gospodarce, bo to zostanie bardzo źle przyjęte przez ludność, która w tym momencie wypełniła puste miejsce na rynku, które pozostało. Czyli ktoś zaczyna się zastanawiać, tak jak należy zareagować już po wojnie na to. Więc mamy historię dyskusji pomiędzy nieżydowskimi Polakami mniej więcej od 1941 roku na ten temat. Co najmniej od tego czasu. A jak się spojrzymy na pierwszy raport Karskiego, tak zwany z 1940 roku, to ona w zasadzie zaczyna się już na początku niemieckiej okupacji. Tam Karski mówił, że jest taka cienka kładka porozumienia pomiędzy dosyć okrutną polityką niemiecką wobec Żydów i tymi, którzy na tym korzystają albo łatwo na to, w sposób ciekawy. I to jest pierwszy etap. Tu jest też ciekawe, że ta dyskusja się toczy, jak mówię, w raportach i czasopismach podziemnych i czasem się dają, czy nazywać to dyskusją. Różne osoby artykułują swoje poglądy. W jakim stopniu oni odpowiadają na to, co usłyszeli od innych, my tego nie wiemy. Wiemy, że w tym samym czasie wyartykułowano różne pomysły, jak reagować, kto to powinien zrobić, dlaczego tak albo nie. Następny etap to jest pierwsze lata tuszpojenne, 45, mniej więcej do 47, kiedy mamy chyba pierwszą na świecie dyskusję o zagładzie. Wydaje się, że warto zwrócić uwagę na jej precedensowy charakter, zwłaszcza na temat moralnej oceny zachowań albo powstrzymania się od jakichś zachowań podczas wojny i tuż po niej. To jest dyskusja, która się toczy w pierwszym rzędzie pomiędzy lewicowymi intelektualistami w legalnej prasie, która się wówczas wydaje. Wielkie nazwiska: Kotarbiński, Osowski, Naukowska, Wyka, Jastrun, Andrzejewski, Turowicz, Jasienica, Skwarczyńska, Stomma, to są uczestnicy tej debaty. Już wiele lat temu Dariusz Libionka napisał bardzo ciekawy artykuł na ten temat.
Jak się przyjrzymy tej dyskusji, to zaskakująco dużo argumentów, które znamy z dyskusji niedawnych, już z tego stulecia, z XXI wieku, zostało wyartykułowanych wtedy. Z tego, co wiem, jest to pierwszy przypadek takiej dyskusji na świecie. Można powiedzieć, że była rola pionierów, aczkolwiek dosyć krótkotrwałej. Ona miała swoje, była nie tylko podjęciem dyskusji po raz pierwszy, kiedy można to było publicznie zrobić, ale miało swoje bardzo ważne dodatkowe przyczyny, mianowicie przemoc żydowską po wojnie. Największa fala artykułów na ten temat ukazuje się po pogromie kieleckim. Jest bezpośrednią reakcją na pogrom kielecki, próbą zrozumienia, jak to jest możliwe. I wtedy autorzy cofają się do lat II wojny światowej, nawiązują do tego. Jest też częścią ówczesnej walki politycznej. Bardzo wyraźnie widać, jak autorzy atakują się nawzajem, czy pewne instytucje, na przykład ówczesny rząd albo Kościół katolicki, wykorzystując, przypisując mu odpowiedzialność za pewne zachowania. Wreszcie mamy też pierwszą falę literatury dotyczącej zagłady. I tu już wspomniałem o Nowkowskiej, trzeba dodać do tego Borowskiego. Jedne z wybitniejszych tekstów prozatorskich, jakie powstają. A skoro mówię o literaturze, to teraz przypomniałem, zapomniałem Państwu powiedzieć, o literaturze, która powstaje podczas wojny. I do jednego z tych tekstów wrócę jeszcze za chwilę, mianowicie do wiersza Czesława Miłosza, powstałego w reakcji na powstanie w getcie warszawskim. Miłosz obserwuje płonące getto warszawskie i wydaje w kilka miesięcy później ten wiersz w podziemiu. I ten wiersz do nas wróci w 87 roku, a następnie wróci w roku ubiegłym ponownie. Więc jak widzimy, jest grupa ludzi, która zaskakująco wcześnie potrafiła sformułować, wyartykułować tematy i argumenty, które pozostają aktualne przez trzy czwarte wieku już do tej pory. Jak powiedziałem, te dyskusje powojenne skończyły się dosyć szybko, w 1947-1948 roku, jako część ogólnej sowietyzacji kraju, stalinizacji, czyli sowietyzacji. To zostało ucięte, podobnie jak wiele innych dyskusji. Przeszłość została podporządkowana celom partii, czyli w zasadzie wszystko, co mówiono o przeszłości, mówiono ze względu na walkę klasową obecnie, przeszłość rewolucji. Ona była używana instrumentalnie. Poza tym była też interpretowana w kategoriach marksistowsko-leninowskich, ale nie dosyć, powiedziałbym, systematycznie. Wreszcie zanika faktyczna dyskusja, dlatego że jest cenzur i strach. Jest powszechny strach przed wyrażaniem pewnych opinii. No i wreszcie mamy specyficznie antyżydowskie tendencje, zwłaszcza od 1948 roku mamy narastającą walkę z kosmopolityzmem. W Związku Radzieckim najpierw, a potem to się rozchodzi z kosmopolityzmem i z sionizmem, bo powstaje państwo Izrael, które okazuje się, że jednak nie zostało sojusznikiem Związku Radzieckiego. Mamy pewnie szczególnie antyżydowskie powody, ale mamy też ogólne, wynikające z dynamiki tej importowanej odgórnej rewolucji na wzór radziecki. I w tymże okresie można wskazać dwie tendencje, które mają wpływ. Nie można znaleźć dokumentów politycznych, które by takie nakazywały, ale jest wyraźna tendencja w zachowaniach różnych ludzi. Jest zgodna, tak jakby ktoś powiedział, prowadziła ich jedna ręka. Tendencje, powiedziałbym, odrzydzające, to znaczy pozbawiające przeszłe wydarzenia ich szczególnie żydowskiej konotacji, a dokładnie tego, że Żydzi byli głównymi ofiarami niemieckiej polityki ludobójstwa w Europie Wschodniej. Było to zrazu przeinaczenie antyfaszystowsko-internacjonalistyczne, to znaczy niemieccy faszyści prześladowali i mordowali miłujące pokój narody Związku Radzieckiego i w ogóle całej Europy. I tu mamy różne narody, w tym Żydów. Czy to prawda? Tak, to prawda, aczkolwiek nie w tej kolejności. Można powiedzieć, w Europie Zachodniej, tam gdzie wśród ofiar cywilnych olbrzymia większość jest Żydami, sprawa jest dużo bardziej oczywista niż na przykład na Białorusi, gdzie mamy olbrzymią masę nieżydowskich ofiar cywilnych podczas wojny. Niemniej widać tę pewną tendencję, która przynajmniej z naszego rozumienia zagłady obraz przeszłości fałszuje. No i tak właśnie Oświęcim jest miejscem cierpienia wielu narodów, Golgotą antyfaszystów, którzy tam zostali zamknięci. Jest też narzędziem propagandy antyimperialistycznej, więc na jednej z wystaw, już nie pomnę, jeszcze w Oświęcimiu czy w Majdanku, obok Adolfa Hitlera jest portret, obok portretu Adolfa Hitlera był portret prezydenta Trumana. Związek jego z obozem koncentracyjnym był coś luźny, ale dla każdego dobrego marksisty, lenisty był oczywisty. Dlaczego tak ma być? Później, w latach 60. po wielkim przełomie 56 roku, po zreformowaniu komunizmu do jego postaci realsocjalistycznej tak zwanej i stopniowym zastępowaniu legitymizacji rewolucyjnej, takiej chiliastycznej, przez legitymizację nacjonalistyczną, o czym najwięcej może powiedzieć obecny tutaj profesor Zaremba. Także te sposoby
przeinaczania przeszłości zagłady się zmieniły. To znaczy z wersji internacjonalistycznej coraz bardziej przechodzimy do wersji polskiej. To znaczy, że niemiecki terror był terrorem wobec Polski, ludności Polski. Mamy 6 milionów polskich ofiar w II wojnie światowej i gdzieś umyka to, że przynajmniej połowa z nich to byli Żydzi. Się gdzieś to rozmywa. Ale dla mnie to jest ciekawsze, że obydwa te zabiegi, ich skutkiem jest to, że zagłada nie jawi się jako coś wyjątkowego. Po pierwsze, nie ma swojej nazwy, nie ma takiego odrębnego obiektu. Po drugie, jest zawsze częścią czegoś innego, większego. Prześladowań faszystowskich, ludobójstwa w Europie Wschodniej. Jest czegoś większego, czyli jest mniejsze od tego, czego jest częścią. Część jest zawsze mniejsza od całości, do której należy. I to być może jest ważniejszy, niewypowiedziany nigdy wprost, ale implicyta niemal w każdym komunikacie zawarty skutek tego. Niemniej są pewne różnice pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim. W Związku Radzieckim można mówić o takim zorganizowanym zapominaniu zagłady. W Polsce to jest przynajmniej niespójne. Niespójny, bo mamy działania, które zmierzają w inną stronę. Zresztą pragnę zwrócić uwagę, że Polska jest jedynym krajem w historii, którego premier był więźniem Oświęcimia. Mówię o Józefie Cyrankiewicz. Wystawiane są pomniki, w szczególności właśnie w Oświęcimiu i w Treblince już w latach 60. Pomniki, które nie kryją charakteru ofiar. Tam jest menora, napis widzisz. Ten pomnik nie kryje, upamiętnienie w Treblince nie kryje charakteru ofiar, podczas kiedy w Związku Radzieckim w zasadzie nie można znaleźć. Nawet słynny pomnik w Jedwabnem, kłamliwy pomnik w Jedwabnem, który zdemontowano na początku tego stulecia, nie krył, że ofiarami fałszywie przepisywał sprawstwo, ale nie krył, że ofiarami byli Żydzi. To jest szczególna cecha Polski w okresie realnego socjalizmu. No i mamy obchody, na przykład rocznicy powstania w getcie warszawskim co roku na wysokim szczeblu. Przez długi czas nawet na poziomie biura politycznego są obecni. Aczkolwiek, jak mówię, powstanie w getcie warszawskim coraz bardziej się staje częścią polskiego ruchu oporu. Coraz rzadziej słowo Żyd się tam pojawia. Jeśli się pojawia, to w odniesieniu do żydowskiej plutokracji w Stanach Zjednoczonych, która w tym czasie wydawała swoich współziomków, pozostając bierna, syjonistów. Więc jeżeli się pojawią Żydzi, to raczej jako czarni bohaterowie. No i wreszcie mamy pewne ożywienie w roku 56, tak jak mało ożywienie dyskusji w ogóle i tutaj do tego wrócę. W jakim stopniu polskie dyskusje o zagładzie zależą w dużym stopniu od polskich dyskusji w ogóle? Do tego wrócę na koniec. Mamy ożywienie dyskusji i otwarcie pewnych tematów, na przykład kwestii antysemityzmu w stosunku do Żydów, ale znowu jest to krótkotrwałe. Dużo większe skutki pod tym względem ma następny polski miesiąc, czyli marzec 1968 roku, który zaczął się już latem roku poprzedniego od ataku na tak zwanych encyklopedystów, czyli redaktorów Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, za artykuł w tej encyklopedii dokładnie dotyczący tematu, o którym mówimy. Był to artykuł na temat obozy koncentracyjne hitlerowskie i zarzucono jego autorom, że fałszywie przedstawiają te obozy. Oni je podzielili na obozy koncentracyjne w sensie ścisłym i obozy zagłady, które służyły masowemu mordowaniu przede wszystkim Żydów, Cyganów. Innych grup. I to im właśnie zarzucono. Może trochę dziwić, bo właśnie to jest adekwatne przedstawienie. W Bełżcu, Treblince czy w Sobiborze nie było wielu baraków na więźniów. Po prostu byli mordowani natychmiast. Niemniej właśnie o to ich oskarżono. I była to przygrywka, bo kary początkowo były niewielkie. Natomiast był to początek zmasowanej kampanii, która rozgorzała na całe w marcu i kwietniu roku następnego. I tutaj ja nie będę się rozwodził. W zeszłym roku wielu z Państwa może miało okazję być na wystawie w Muzeum Polin na ten temat. Jest tam kilka wątków, które jest ciekawych jako sposób kształtowania wyobrażeń przeszłości. Więc po pierwsze teza spisku niemiecko-żydowskiego. Dokładnie zachodnio-niemiecko-syjonistycznego, którego celem jest przeniesienie ciężaru odpowiedzialności z Niemiec na Polaków w zamian za miliardy marek, które rząd niemiecki wypłaca Izraelowi. Tak w skrócie rzecz ujmując. Po drugie jest wątek Żydów biernych lub kolaborujących z Niemcami, słynne żydowskie gestapo i policja gettowa, masowa pomoc Polaków, zwłaszcza działaczy PPR stowarzyszył Gomułką na czele. I wreszcie tak zwana gra sprawiedliwymi, mnożenie się sprawiedliwych, zasłanianie niesprawiedliwych sprawiedliwymi. To zwracam na to uwagę, bo pewne wątki nam będą powracały jeszcze wiele lat później. I jeszcze ciekawa rzecz, dynamika obrony honoru Polaków. Otóż w reakcji na kampanię antyżydowską w Polsce wielu prasa na świecie, w Izraelu, Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych wypowiadała się na temat bardzo krytycznie, w tym była to krytyka zgeneralizowana i nieusprawiedliwiona, twierdząca, że wszyscy Polacy to antysemici, masowo kolaborowali z Niemcami, mordując Żydów i tak dalej. Co prasa
partyjna w Polsce, no innej oprócz kilku tytułów nie było, bardzo chętnie cytowała właśnie jako przykład żydowskich oszczerstw, które mają Polaków oczernić. Więc mamy najpierw kampanię antysemicką, na to jest krytyczna reakcja, na to z kolei mamy reakcję. Mówię o tym dlatego, że w zeszłym roku nagle zorientowałem, że dzieje się coś zupełnie podobnego. Wreszcie po 1968 roku organizacje żydowskie są zduszone, infiltrowane, znaczna część społeczności wyjeżdża, w tym wielu uczonych wyjeżdżają. Jest coś takiego jak tabuizacja tematu. W zasadzie słowo Żyd znika praktycznie aż do roku 80. Dzieje się niewiele, jeśli byśmy na chwilę przeoczyli tego, co się dzieje w literaturze. Bo cały czas, jak mówię tutaj o dyskusji publicznej, gazety, potem radio i telewizja, albo historiografia, to musimy pamiętać, że jednak literatura ma jakieś swoje życie odrębne. Są miejsca, gdzie można artykułować i być może tam tak zwana pamięć kulturowa, ta zapisana w różnych formach kultury, przetrwała. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest ważna dla tej zmiany sposobu rozumienia zagłady, to jest fizyczne ubywanie Żydów z Polski. Jeśli zaraz po wojnie było mniej więcej jeszcze ćwierć miliona Żydów na terytorium tej Polski nowej, to po 1969 roku było zaledwie 15 tysięcy, tak? Czyli no, kilka procent z tej pierwotnej liczby. Co to oznacza? Że możliwość usłyszenia od kogoś opowieści, ustnej opowieści o jego doświadczeniach albo jego rozumieniu tego, co się stało, była bardzo rzadka. A ma to dlatego tak ważne znaczenie, że tak zwane narracje prywatne, to co można było słyszeć od babci, wujka, ojca, starszego brata, sąsiada, kolegi z pracy, są bardzo ważną źródłem informacji o historii w chwili, kiedy wszystkie w zasadzie media, system szkolny, możliwości wypowiedzi publicznej są kontrolowane przez partię. I są darzone dużo większą wiarygodnością, czyli pełne powszechne przekonanie, że ta informacja jest bardziej wiarygodna. Więc rola narracji prywatnej, co jest ciekawe, nawet w miejscowości Jedwabne, jak udało się zbadać już w latach 2000, nawet mieszkańcy Jedwabnego przekazywali sobie na różne subtelne sposoby fragmentaryczną wiedzę o tym, co tam się wydarzyło 10 lipca 1941 roku. I tu się pojawia kwestia stopnia zgodności polityki PZPR, o której mówiłem, z tendencją do selektywnego zapominania o tym, co się działo z Żydami, zwłaszcza jakie były reakcje nieżydów na ich postawy. Wiele osób badających przyjmują taką, że ten poziom zgodności był bardzo wysoki. Nie jestem pewien, jaki był. Nie wypowiadam się w tej sprawie, ale wydaje mi się, że możemy wymyślić narzędzia, żeby te rzeczy mierzyć. I to przekonanie o tym, że panowało selektywne pragnienie selektywnego zapominania, selektywnego dlatego, że skądinąd inne tematy z historii II wojny się to były bardzo żywe. W produkcji kulturalnej, filmach, książkach, gazetach, wypowiedziach publicznych, rozmowach przy stole wieczorem, a niektóre nie. Więc po pierwsze powiedziałbym te skutki patrzenia, o których mówiłem. Dlatego, że jak Steinlauf powtarza za Liftonem, oglądanie z bliska czyjejś okrutnej śmierci niekoniecznie budzi empatię, a raczej budzi pragnienie zdystansowania się od tej śmierci, żeby zlikwidować egzystencjalne poczucie potwornego lęku, znaczy zachować minimum wewnętrznej, emocjonalnej, psychicznej równowagi. Budzi tendencję do dystansowania się. Twoja śmierć nie jest moją śmiercią, nie ma nią nic wspólnego. Za tym idzie pragnienie zapomnienia, czegoś, co jest bardzo trudne, w tym czegoś, co nazwano kiedyś winą ofiar, poczuciem winy ubyłych ofiar więźniów obozów koncentracyjnych, którzy nie mogli sobie wybaczyć, że przeżyli. Po trzecie wreszcie pamięć udziału, osobista pamięć udziału, pamięć obserwacji uczestników zabijania Żydów, czy to w formie kolaboracji z Niemcami, czy w celach prywatnych, albo ich zdrady. Wreszcie zajęcie mienia pomordowanych, rzecz jest dwuznaczna, aczkolwiek pomordowanych nie ma, dlaczego mają się buty zmarnować, niemniej problem moralny pozostaje. I wreszcie także pamięć zaciekłego antysemityzmu przedwojennego, który nagle jego cele się spełniły w sposób, którego większość być może rzeczników tego antysemityzmu nie chciała. Więc było kilka powodów, dla których wspominanie tego było trudne. Jak mówię, jest dyskusyjnie, do jakiego stopnia to oddziaływało. Niemniej z pewnością to, co było powszechne, i chyba wszyscy się do tego zgadzają, była powszechna potrzeba ujrzenia sensu w katastrofie, czyli cierpieniu i śmierci masowym okresu wojny. I najlepszą odpowiedzią na to, dostępną każdemu i zrozumiałą bez względu na poziom wykształcenia i tak dalej, był mit niewinnego cierpienia i powszechnego bohaterskiego oporu. Co więcej, mit potwierdzany w dużej mierze osobistym doświadczeniem i narracją prywatną. Mity muszą być proste, nie mogą być skomplikowane. Pełnią trochę inną rolę niż książki historyczne.
I wydaje mi się, że to jest bardzo ważny argument, że ten rodzaj opowieści o wojnie ze względu na potrzeby psychologiczne, emocjonalne, bardzo utrudniał przyjęcie zniuansowanego spojrzenia i umieszczenia w tym Żydów i ich doświadczenia. Historia bardzo się zmienia. W zasadzie początek współczesności to jest rok 1980, kiedy to pojawiały się pierwsze prasy w uwolnionej od nacisku cenzury prasie. Po pierwsze, żeby coś powiedzieć w 1968 roku, ostatnim akcie dramatu żydowskiego w Polsce wówczas, jak się wydawało, ale także na temat zagłady i dawnej różnorodności kulturowej Rzeczpospolitej. Niemniej za początek tych współczesnych już polskich dyskusji nad zagładą uważa się dopiero rok 1985, kiedy to pojawiły się artykuły na temat filmu Claude'a Lanzmanna Shoah, który właśnie wtedy wszedł najpierw na ekrany francuskie. I zanim, dużo wcześniej, zanim pojawił się w Polsce, był szeroko komentowany przez ówczesną prasę. Można powiedzieć, że raczej była to nagonka na ten film, czyli bardzo krytyczne reakcje, często wypaczające jego treść. Niemniej w październiku 1985 roku, ewidentnie za zgodą najwyższych władz partyjnych, wybrane fragmenty tego bardzo długiego filmu, on liczy wiele godzin, puszczono w prime time ówczesnym, czyli po dzienniku telewizyjnym wieczorem w państwowej telewizji. I reakcje na niego, zarówno w prasie legalnej, jak i publikacjach niecenzurowanych, bezdebitowych, są takim pierwszym przypadkiem. Niemniej ta sfera wolnego słowa była na tyle ograniczona, że wewnętrzna dynamika dyskusji, którą będziemy wyraźnie widzieli w następnych debatach, jeszcze się tak nie ujawnia. Niemniej pewne tropy widoczne w latach 40., w dyskusji, o której mówiłem, czy w roku 68, pojawiają się ponownie. Pełnym otwarciem i bez wątpienia drzwiami do współczesności jest rok 87, kiedy to profesor Błański w Tygodniku Powszechnym, numer 2, publikuje artykuł Biedni Polacy patrzą na getto, który wychodzi od dwóch wierszy Miłosza napisanych podczas wojny. Biedny chrześcijanin patrzy na getto, właśnie reakcja Miłosza na widok płonącego getta warszawskiego, i Campo di Fiori na podobny temat. Ja wrócę, zacytuję Państwu ten fragment wiersza, bo wydaje on mi się proroczy, przenikliwy w swojej przenikliwości. Jest to pierwsza duża debata, która też korzysta z tego, że system kontroli środków przekazu ulega stopniowej erozji. Można powiedzieć coraz więcej, w tym można powiedzieć więcej na temat historii polsko-żydowskiej, co mamy zaskakującą jednak, jak na państwo rządzone przez monopartyjną dyktaturę, na temat dosyć bulwersującej historii sprzed kilkudziesięciu lat. Druga i ostatnia już w PRL-u taka wielka dyskusja wybucha w roku 89, natomiast jej korzenie sięgają roku 84, kiedy to władze przekazały grupie karmelitanek budynek tak zwanego Starego Teatru w Oświęcimiu, znajdującego się na zewnątrz drutów obozu, ale formalnie należącego do kompleksu obozowego, i tam powstaje klasztor karmelitanek. Sprawa wypływa na światło dzienne w jakiś czas później, kiedy jedna z organizacji katolickich zbiórkę pieniężną w prasie międzynarodowej i budzi bardzo krytyczne reakcje ze strony różnych środowisk żydowskich, którym nie podoba się to, że w katolicki sposób mają być upamiętniane ofiary, obawiają się chrystianizacji tego obozu. I gro tego sporu, najbardziej widoczna jego część, ma miejsce latem, wczesną jesienią 89 roku, kiedy, jak Państwo pamiętają, dzieje się wiele innych ważnych rzeczy. Niemniej to jest ciekawe, to bardzo przyciąga uwagę świata, może nie na równi z tym, że mamy pierwszy niekomunistyczny rząd i PZPR przegrywa w wyborach. Niemniej mamy ten moment sporu na drugi temat, bo spory, o którym Państwu mówiłem do tej pory, to były spory na temat polskich reakcji na zagładę, reakcji nieżydowskich Polaków na zagładę. Tutaj pojawia się temat drugi, który ja sobie w skrócie nazywam tak: czyj jest Auschwitz? Kto jest właścicielem obozu oświęcimskiego? Auschwitz-Birkenau. Zarówno w sensie materialnym, jak i w sensie symbolicznym. To może decydować, jak on wygląda, jak się go upamiętnia, co tam można mówić, czego nie można mówić, do kogo on należy. To jest druga nić, która nam się będzie przeplatała. Następne debaty dzieją się już w warunkach pełnej wolności słowa, pluralizmu mediów. Niemniej mamy parę lat względnej ciszy. Spór o Karmel w Oświęcimiu jeszcze trwa, dopiero w 93 roku rozwiąże go decyzja Jana Pawła II. Zakonnice wynoszą się do innego budynku. Niemniej temat jeszcze wróci w postaci sporu o krzyże kilka lat później. Natomiast w 93 roku, pod koniec tego roku, zaczyna się dyskusja, która z kształtu jest podobna do dyskusji Błońskiego. Zaczyna się od artykułu. Artykuł Michała Cichego w Gazecie Wyborczej, który recenzuje pewne wspomnienia
tytuł Czarne karty powstania, gdzie wskazuje jego autor, Michał Cichy, wskazuje powstańców podczas powstania warszawskiego w 1944 roku jako zabójców grupy Żydów. I to budzi bardzo ożywioną dyskusję, która trwa przez wiele miesięcy i jest jak gdyby antecedensem tego, co się wydarzyło na początku XXI wieku. Różnica jest mniej więcej taka, że jeżeli w dyskusji Błońskiego Błoński wzywał do pewnego rodzaju moralnej rekompensaty za bierność, o tyle Cichy mówi o mordowaniu. Nie mówi o pasywności, mówi o mordowaniu, co będzie przedmiotem dyskusji w wieku XXI. W trakcie mamy jeszcze spór o lokalizację kościoła w Brzezińce. Trudno go dzisiaj wytropić, ale wtedy przez jakiś czas był dosyć żywy. I w roku 95-96 przypada nam parę rocznic, które stają się okazją do dosyć gorszących scen. Na rocznicę wyzwolenia obozu oświęcimskiego w styczniu 95 roku nie przyjeżdża prezydent Mitterrand, wysyła kogoś innego, dlatego że nie podoba mu się sposób, w jaki prezydent Wałęsa zamierza poprowadzić te uroczystości. A prezydent Wałęsa na podstawie wcześniejszych deklaracji zamierza przedstawiać historię Oświęcimia i to, co się tam wydarzyło, z rzadka albo w ogóle nie używając słowa Żyd. Budzi to spore kontrowersje. W końcu sprawę jakoś udaje się załagodzić. Niemniej pojawia się znowu ten temat. Kto i jak, a dokładnie jak należy upamiętniać ofiary obozu Auschwitz-Birkenau i w zasadzie co to było. W następnym roku ten temat powrócił dosyć nieoczekiwanie przy okazji rocznicy pogromu kieleckiego, 50. rocznicy pogromu kieleckiego, gdzie do Kielc zjechała, powiedziałbym, grupa w wysokim statusie politycznym, ministrowie. Był to pewien gest polityczny ze strony władz demokratycznej Polski. I tam nieoczekiwanie Elie Wiesel, noblista więzień Oświęcimia, bardzo gwałtownie wezwał do tego, żeby usunąć symbole religijne, które jakiś czas wcześniej grupa młodych ludzi dobrej woli, harcerzy, ustawiła w Brzezińce na tak zwanym polu popiołów, na terenie, gdzie masowo mordowano przeważnie Żydów węgierskich latem 1944 roku. I tu znowu zaczął się spór, i to nie był nawet spór polsko-żydowski, tylko raczej chrześcijańsko-żydowski czy chrześcijańsko-zachodni. Dlatego, że ten sposób rozumienia, który Elie Wiesel zaprezentował, był już dosyć szeroko przejęty w tym czasie w Europie Zachodniej. Mianowicie chodziło o to, czy na największym żydowskim cmentarzu mają stać chrześcijańskie symbole religijne. Przeciwko czemu on stanowczo protestował. I wiele osób nie widziało w tym nic złego. No, dlaczego by nie? Skoro stoją też symbole żydowskie, to dlaczego by nie? W tymże samym roku mieliśmy sporą liczbę artykułów dotyczących jaw w Eliach. Amerykańskiej historyczki, autorki części galerii w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, której relacja na temat zamordowania członków jej rodziny w Wejszyszkach przez żołnierzy Armii Krajowej, jak twierdziła, stała się powodem do dosyć ostrego sporu, a w zasadzie powszechnej krytyki sposobu, w jaki to prezentowała. W tym samym roku, 96 rok był bardzo bogaty, był pierwszy spór na temat dosyć praktyczny. Czy można umieścić centrum handlowe, czy jak mówiono wówczas supermarket, w pobliżu obozu oświęcimskiego. Potem mieliśmy podobny spór, czy może być klub taneczny w mieście Oświęcim. To jest zupełny, znów mamy pytanie, kto jest właścicielem Oświęcimia, czy to jest na przykład naród polski jako całość, czy mieszkańcy Oświęcimia mają jakieś szczególne prawa. Na przykład, czy jak ktoś ma 17 lat, to może tańczyć w mieście Oświęcim. No i był bardzo ciekawy, on już został zapomniany, ale tutaj linie podziały biegły w sposób nieoczekiwany, inaczej niż w poprzednich debatach, godne odnotowania. I to, jak mówię, parę razy wracało, jak różne komercyjne, dalekie od wspominania martyrologicznego zachowania są możliwe, dopuszczalne, stosowne. I wreszcie w latach 98-99 mamy powrót sprawy terenu dawnego Karmelu, a dokładnie takiego łączki zwanej Żwirowiskiem, gdzie ustawiono trochę wcześniej krzyż, tak zwany krzyż papieski. Kiedy rozeszły się pogłoski, że ten krzyż będzie usunięty, grupa samozwańczych obrońców krzyża zaczęła stawiać tam inne krzyże. W sumie postawili ich kilkuset. Na czele tego był dawny działacz opozycji, pan Świtoń. Tam w trakcie też byli agenci SB. Okazało się, że są w tym zaangażowani, a to może jest nieistotne. Niemniej to jest, chciałbym to odnotować nie tylko na to, że ten temat jak należy, co można robić w Oświęcimiu, powrócił. Także ta debata była pierwszą wielką debatą, w której nie toczono sporu na słowa, ale na obrazy w telewizji.
na co zwróciła uwagę Genevieve Zubrzycki w swojej świetnej książce, która właśnie ten spór analizuje. I wreszcie jeszcze w latach 90. ostatnio, o którym chcę wspomnieć, w Nowym Jorku złożono skargę do sądu dotyczącą nie restytucji ani nie rekompensaty mienia żydowskiego, które państwo polskie albo osoby prywatne przejęły w okresie powojennym. On był uzasadniony szeregiem zupełnie absurdalnych hipotez historycznych, co może jest drugorzędne. Niemniej to jest ten przypadek, kiedy mamy spór o mienie tak zwane pożydowskie. Co z nim należy zrobić? Ostatecznie nic z tego nie wyszło, ale co jest ciekawe, to jest ten jedyny przypadek, kiedy mamy wprost, to jest główny temat dyskusji, natomiast sam temat restytucji czy rekompensaty powraca systematycznie w bardzo wielu, powiedziałbym nawet obsesyjnie, w bardzo wielu dyskusjach jako rzekomo motyw działania. I wreszcie następny okres w tych debatach to jest powiedzmy od sąsiadów do dziś, czyli od publikacji w maju 2000 roku książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi o zbrodni w Jedwabnem w 1941 roku. On trwał mniej więcej do końca roku 2002, się przyjmuje, są całe chronologie tej debaty. To była największa debata o historii, która odbyła się w Polsce kiedykolwiek na jakikolwiek temat. Myślę, że większość osób na sali to pamięta, nie będę się rozwodził, czego ono dotyczyło, ale zrozumiał, że była największa, co więcej, była to też największa dyskusja o zagładzie, jaką toczono w Europie poza Niemcami. W bardzo wielu krajach europejskich trwały dyskusje, jak się Francuzi zachowywali, bankierzy szwajcarscy, zwykli Duńczycy, Węgrzy, Chorwaci. Natomiast to była z pewnością największa, najbardziej intensywna i być może też najbardziej emocjonalna z tych dyskusji. I też długo trwała, no, 2 lata nieomal. Profesor Gross powrócił następnie w 2007-2008 roku swoją kolejną książką, Strach, antysemityzm w Polsce tuż po wojnie, który zaczynał od pogromu kieleckiego, ale w ogóle mówił o przemocy antyżydowskiej w Polsce powojennej. I po raz trzeci mniejszą książeczką Złote żniwa, która ukazała się w roku 2011. Dyskusje wywoływane przez te kolejne książki, to była taka logarytmiczna, chyba matematyk, niech nie poprawi, krzywa, o coraz mniejszej intensywności, znaczy coraz słabsze echa. Natomiast pewien schemat dyskusji się w nich pojawił. To była, wydawało mi się przed laty, jak wygłaszałem kolejny referat na ten temat, że to już jest największe w zasadzie, co jeszcze się może wydarzyć. Myliłem się, może się wydarzyć. Po pierwsze jednak dyskusja o Jedwabnym miała swoje echa. Miała wtórne efekty, między innymi w postaci twórczości artystycznej. I chcę zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Na sztukę Tadeusza Słobodzianka Nasza klasa. Premiera 2008, Nagroda Nika 2010, szereg nagród zagranicznych. Jest to, jak twierdzi przynajmniej Wikipedia, obecnie najczęściej grana za granicą sztuka polskiego autora. Od Japonii po Argentynę. Po drugie, była pewna wybuchła dyskusja na ten temat. Być może w warstwach wykształconych sądzę, że olbrzymia większość osób, które dyskutowały, nie były na sztuce. Zresztą też większość osób, które dyskutowały, zapewne nie czytała książek, o których była wcześniej. List prezydenta Komorowskiego z roku 2001 na kolejną rocznicę zbrodni jedwabieńskiej. Prezydent Komorowski wystosował taki list, który tam został odczytany, zresztą obchody odbywały się co roku z udziałem czynników państwowych. Ten jest o tyle ważny, że został przypomniany przez prezydenta, czy przyszłego prezydenta, kandydata na prezydenta Dudę podczas kampanii prezydenckiej w 2015 roku. Jedno zdanie mówiące o tym, że naród ofiar bywał też narodem sprawców. Dosyć niezręczne rzeczywiście, ale to zostało wypomniane i się okazało, że jest bardzo użyteczne. Podobnie dyskusje na zbezczeszczenie tegoż pomnika w roku 2011. Przypomnę, że zamalowano napis, wymalowano swastykę i napis nie przepraszamy za Jedwabne, odnosząc się wprost do treści debaty z początku XX wieku. Film Pokłosie Pasikowskiego, premiera 2012 rok. Film Pawła Pawlikowskiego Ida, premiera 2013, Oscar w 2015 roku. Nie wymieniam szeregu obrazów, instalacji, performansów, które w tym czasie się toczyły i dotarły do mniejszej grupy. To są tylko te wytwory artystyczne, ewidentnie powstające w odpowiedzi na dyskusję o Jedwabnym, które same wywoływały następnie debatę. Jednym ze skutków debaty jedwabieńskiej było też powstanie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, które będzie bohaterem ostatniego mojego rozdziału za chwilę. Niemniej kolejne książki, Zarys krajobrazu, Judenjagd, Klucze i kasa, nie wywoływały wielkich dyskusji. One owszem miały wpływ na stan badań historycznych, natomiast nie, być może ze względu na bardzo taki akademicki styl, obudowanie przypisami. I dopiero książka Dalej jest noc, wydana w roku ubiegłym, przyciągnęła większą uwagę i zmasowane ataki. I też
sprzedała się, pamiętam, że spotkanie promocyjne w Muzeum Polin wyprzedano chyba cały nakład. I tu widzę, że są współautorzy, to może mnie poprawią, jeśli się mylę. Wcześniej te nakłady się rozchodziły dużo wolniej. Też chcę dodać o bardzo ciekawym sporze na temat pomnika. Pomnika, który jeden z ocalałych, pan Rolat, jeden z darczyńców Muzeum Polin, zamierzał ufundować ratującym ocaleni, jakby aktu wdzięczności ocalonych na rzecz ratujących, i zamierzał go postawić przy Muzeum Historii Żydów Polskich. Dyskusja trwała 2,5 roku w różnych odsłonach. Czy należy go stawiać tam? Jak ma wyglądać? I czy w ogóle należy w Polsce stawiać pomnik ratującym Żydów? Bo niektórzy twierdzili, że jest to przedwczesne, że nie należy. Aczkolwiek już jest taki pomnik w Łodzi, taki pomnik stoi. Pomijam różne wydarzenia, które dyskusji nie wywołały, choć miały głosy krytyczne. Otwarcie Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej wiosną 2016 roku i uchwała sejmowa w tej sprawie, być może nie wszyscy ją pamiętają. Otwarcie Kaplicy Pamięci Męczenników Polskich w listopadzie 2017 roku przez ojca Rydzyka w Toruniu czy pod Toruniem. I wreszcie wprowadzenie Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, to jest pełny tytuł tego dnia, 24 października zeszłego roku. Niektóre osoby w tych wydarzeniach widzą część czegoś, co Piotr Forecki nazwał backlashem z angielskiego. Ja bym nazwał falą rewizjonizmu, taką próbą kontynuowania dyskusji rozpoczętą tak naprawdę przez książkę Sąsiedzi przy pomocy innych środków. To trochę tak jak wojna, to jest polityka prowadzona innymi środkami albo odwrotnie, więc tutaj była też dyskusja prowadzona przy pomocy innych środków, bardzo zresztą zróżnicowanych i wiele się działo, aktywność pani Ewy Kurek, wypowiedzi biskupa Stefanka, książka pana Lisickiego, wypowiedzi księdza Chrostowskiego, firmy Artura Janickiego, publikacje historyków takich jak pan Bechta czy Chodakiewicz, wypowiedź minister edukacji Janny Zalewskiej w lipcu 2016 roku, która nie pamiętała dokładnie, kto był sprawcą pewnych zbrodni na Żydach z przeszłości. Wreszcie inicjatywa ponownej, czy w zasadzie przeprowadzenia ekshumacji w Jedwabnem, która wyszła od Ewy Kurek 2016 roku i trwa do dzisiaj, poparta przez pewne organizacje społeczne. Więc nie wywołały one jakiejś ożywionej dyskusji, bo jak się wydaje, nie miały wywołać. I spróbuję wyjaśnić dlaczego. Natomiast z pewnością wywołała dyskusję nowelizacja ustawy o IPN ze stycznia, lutego roku 2018, której skutkiem było wprowadzenia ustawy, a także dyskusji, którą ona wywołała w Polsce i międzynarodowo. Po pierwsze, eksplozja wypowiedzi antyżydowskich w internecie, co jest pięknie udokumentowane przez zespół profesora Bilewicza, w szczególności zaś wypowiedzi, które są określane przez badaczy antysemityzmu jako tak zwany antysemityzm wtórny. Na czym on polega? Pomimo tego, że dwóch parlamentarzystów polskich twierdzi, że czegoś takiego nie ma, jednak zgadzam się, że coś takiego jest. On polega na tym, że przypisuje się Żydom chęć wywołania poczucia winy za zagładę albo za antysemityzm w celu uzyskania pewnych korzyści politycznych lub majątkowych. Czyli Żydzi zwalają winę za swoje cierpienia i śmierć na kogoś, żeby ten ktoś łatwiej zgodził się, uległ presji i zapłacił, albo jakieś inne korzyści im dał. I to ewidentnie, mamy wiele tego przykładów, ale mamy też próbę rewidowania ustaleń nie tylko Jana Tomasza Grossa, ale autorów tomu wokół Jedwabnego wydanych przez IPN 2 lata później. No i wreszcie prokuratora, który w majestacie prawa polskiego ogłosił swój raport, zamknął sprawę jedwabiejską raportem, który definiował, jaki rodzaj sprawstwa komu należy przypisać. Wreszcie jest bardzo ciekawe, w jaki sposób ten spór był przedstawiany, bo mnie uderzyło, że on dosyć powszechnie był przedstawiany jako spór polsko-żydowski czy polsko-izraelski, co wydaje mi się nieporozumieniem. On był kolejnym sporem polsko-polskim. Wszystkie dyskusje, o których Państwu mówiłem, były dyskusjami polsko-polskimi. Nawet Żydzi polscy grali w nich ograniczoną rolę, nie wiem, czy świadomie, czy jakoś tak wyszło. Niemniej bez wątpienia, i zaraz wrócę, bo to ma pewne szczególne cechy, że to jest polsko-polski rynek, natomiast tu go przedstawiano, że to jest spór międzynarodowy. Akurat z tym się nie zgodzę. Ja się wypowiadałem przeciwko tej ustawie jako polski historyk w obronie wolności słowa i swobody prowadzenia badań. I ponownie mamy też to, o czym mówiłem, wspomniałem 68 rok, dynamikę obrony honoru narodu polskiego. Mamy, no powiedzmy sobie szczerze, szkodliwą, głupią i przeciwskuteczną ustawę, która przechodzi bardzo szybko w Sejmie. Ona budzi bardzo negatywne reakcje za granicą, w tym zgeneralizowane i nieuprawnione oskarżenia wielu czy wszystkich Polaków o antysemityzm, które z kolei są cytowane bardzo chętnie przez niektóre media w Polsce. I mamy tą, ta wewnętrzna dynamika jest uderzająca.
podobne. Przy okazji są też ataki na Muzeum Auschwitz, na Muzeum Polin. Dzieje się bardzo wiele i co jest ciekawe, to dotyczy między innymi nie tylko sama ustawa, ale też dyskusja, dotyczy reguł, według których mamy rozmawiać o zagładzie. Co może być powiedziane, a co nie może być powiedziane. Kto będzie decydował o tym, co jest dopuszczalne do rozmowy. Wydaje mi się to bardzo ważne. No i wreszcie ostatni rozdział, być może trwający. Na sali są członkowie Centrum Badań nad Zagładą, to mogą mnie zaktualizować. Czy atak na Centrum Badań nad Zagładą, który się rozgorzał po konferencji w Paryżu kilka tygodni temu, trwa nadal czy nie? Bo jest to także dyskusja o zagładzie prowadzona w szczególny sposób, a zwłaszcza dyskusja o tym, kto i jak może się na ten temat wypowiadać. O regułach tej dyskusji. Zostało mi jeszcze parę minut, jeśli mi się wydaje. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Więc po pierwsze, że to były spory polsko-polskie. I jako takie mają pewne specyficzne cechy. Po pierwsze, występuje w tych sporach silne ponadpokoleniowe my. Bardzo często osoby wypowiadają się w pierwszej osobie liczby mnogiej. Albo mówią Polacy, Polacy to, Polacy tamto. Bardzo silne. Obejmuje w szczególności, to jest międzypokoleniowe poczucie tożsamości, obejmuje w szczególności pokolenie II wojny światowej. My. Pytanie jest takie, czy ofiary należą do my? Czy do my należą sprawcy? Czy włączenie albo wyłączenie z tej wspólnoty, tego dużego my, ma charakter etnokulturowy, czy też moralny? To jest ciekawe, bo pojawia się taki pomysł, że w zasadzie, jeżeli ktoś kolaboruje z najeźdźcą, pomagając w zabijaniu swoich żydowskich spowodzieli, jest zdrajcą i powinien wisieć. I tym samym jako zdrajca wyklucza się z tej społeczności. To jest ciekawe, dlatego że to określa, że naród, tak się tu pojawiający, jest kategorią moralną. Znaczy, że pewne czyny wykluczają, sam się wyklucza ktoś poprzez to. I nawet powiem, wydawało mi się, że są takie momenty, że mimo, że to było tak bolesne, łatwiej pewnym osobom przechodzi i powiedzieć, że należy przeprosić, niż powiedzieć, że należy kogoś powiesić. Znaczy siła tego my jest tak duża, że łatwiej jest przepraszać za członków tej społeczności, niż kogoś wykluczyć i go po prostu powiesić. I bez wątpienia każdy rząd Rzeczpospolitej, gdyby zawsze wtedy, to powinien kogoś powiesić po wojnie za te rzeczy. Dzisiaj już kary śmierci nie mamy. Ja do niej nie nawołuję bynajmniej. Druga rzecz. Bardzo duże różnice opinii wynikały też z tego, do czego służy historia. I tu pamiętna alternatywa postawiona przez profesora Nowaka, Westerplatte czy Jedwabne, na którą profesor Machcewicz powiedział i Westerplatte, i Jedwabne. Chodziło o to, czy historia służy do tego, że ma kształtować świadomych, myślących krytycznie obywateli, czy też dumnych patriotów w pełni utożsamiających się ze swoim krajem i narodem. Ale to jest ciekawy spór. Nie jestem pewien, czy się te rzeczy wykluczają. Moim zdaniem, przy pewnym wysiłku intelektualnym się nie wykluczają, ale tak przynajmniej zdefiniowano te spory. Czyli jakby spory o to, co się wydarzyło 70 lat temu, były też w gruncie rzeczy sporami na ten temat, a jak będziemy budowali naród, czy to w rozumieniu społeczności obywateli, czy w rozumieniu etnokulturowym. Następne. Spory wewnątrzpolskie, zwłaszcza jak obejmują dużą grupę ludzi, niemal automatycznie są sporami wewnątrz Kościoła katolickiego. To jest bardzo duża organizacja, do której należy bardzo wielu Polaków, więc jak mamy spór dzielący Polaków, to on także dzieli Kościół katolicki. Tu proszę zwrócić uwagę na dwa grupy niezwykle aktywne. Po pierwsze, przedstawicieli czegoś, co kiedyś nazywano Kościołem Otwartym. Proszę zwrócić uwagę, że artykuł Błońskiego był w Tygodniku Powszechnym, potem wydawnictwo Znak odegrało dużą rolę, Więź, w sensie promotorów tej dyskusji i instytucjonalną bazą do prowadzenia dyskusji była właśnie ta część polskiego kościoła. A z drugiej strony media sterowane przez ojca Rydzyka, w szczególności Radio Maryja i Nasz Dziennik, które znajdowały się na dokładnie przeciwległym biegunie. Jeżeli już to systematycznie atakowały Jana Tomasza Grossa, oskarżały go o różne rzeczy i z pewnością nie zachęcały do prowadzenia dyskusji na ten temat. I przypominam, że to się odbywa wewnątrz społeczności polskich katolików. Wreszcie od dyskusji, którą zdefiniowałem na początku jako coś, co służy osiągnięciu wspólnych wniosków, wydaje mi się, że w miejscu bliżej nieokreślonym, ale że już się to stało, przeszliśmy do walki pomiędzy rywalizującymi reprezentacjami przeszłości, której uczestnicy nie chcą przekonać kogoś, kto ma inną opinię, a walczą tylko o tych, którzy jeszcze niezdecydowanych, co uderzająco przypomina walkę polityczną o wyborców,
których mobilizujemy na swój rzecz albo demobilizujemy potencjalnych zwolenników przeciwnika różnymi argumentami i zabiegami także emocjonalnymi. I tutaj argumentów się nie waży, liczy się przekonanych na przykład w wynikach badań opinii publicznej. Bada się, czy to była dobra dyskusja, czy przyniosła oczekiwane rezultaty. To owszem, można mierzyć, dla mnie jest ciekawe, czy ona przyniosła rezultaty poznawcze. Czy w jej wyniku doszliśmy do jakiegoś lepszego, pogłębionego zrozumienia tego, co się kiedyś wydarzyło. I wreszcie ten spół o reguły dyskusji, który będzie doszedł do penalizacji. Ja przypomnę, że było kilka prób spenalizowania różnych wypowiedzi o zagładzie. Pierwszą udaną próbą jest wprowadzenie w Polsce kary za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim i komunistycznym, tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. To jest pierwsza i udana próba. W Polsce nie wolno negować Holokaustu. W różnych krajach wolno, w Polsce nie wolno. To był pierwszy przypadek. Ale dla naszych rozmów grono osób negujących zagładę w Polsce do niedawna było bardzo małe. Był ciekawszy artykuł 132a kodeksu karnego wprowadzony w 2006, zniesiony decyzją Trybunału Konstytucyjnego w 2008 roku, po którym prokurator wzywał profesora Grossa do udzielenia wyjaśnień i zastanawiał się, pod który paragraf on może podpadać. No i wreszcie jest pamiętna nowelizacja ustawy w zeszłym roku, o której już mówiłem. Kolejna uwaga jest taka, że debaty w Polsce to jest przypadek szerszej grupy europejskiej rodziny dyskusji o reakcjach na zagładę. Jak się temu przyglądałem, w zasadzie we wszystkich krajach Europy, za wyjątkiem dwóch, takie dyskusje się odbyły. I proszę zgadnąć, jakie to były dwa kraje. Jak będą pytania, to mogę odpowiedzieć. Wreszcie ewolucja roli historyków i wiedzy naukowej w tych dyskusjach. Jeszcze w dyskusji Błońskiego ta rola była nader ograniczona. Była to przede wszystkim dyskusja na temat moralnej interpretacji pewnych zachowań, których nie kwestionowano. Natomiast już w debacie Cichego ona się wyraźnie zaznaczyła i nawet takie strony jak Związek Kombatantów wzywały na pomoc historyków, żeby pewne fakty z przeszłości ustalić. Ale szczyt tego mieliśmy w debacie Jedwabieńskiej. Wydaje mi się, że z takich powodów, że po pierwsze książka Sąsiedzi ujawniała pewne szerzej nieznane fakty i trzeba było stwierdzić, czy one rzeczywiście miały miejsce, czy tak to się wydarzyło. Po drugie, była to próba depolityzacji, znaczy wzywania specjalistów w celu pewnego uspokojenia i sam zostałem wyzwany przez redakcję Rzeczpospolitej, żeby o tym napisać. Wreszcie medium, za pomocą którego ta debata się odbywała, ona się głównie odbywała w mediach drukowanych, w tygodnikach i w dziennikach. No i wreszcie wtedy zaczęła się pojawiać grupa tak zwanych swoich historyków. To znaczy, że do różnych tez znajdują się historycy ze stopniem doktora albo i więcej, którzy je głoszą. I za tym idzie pewna personifikacja debaty. W debacie Błońskiej jego oponentem był Siła Nowicki, w debacie o Jedwabnym profesor Tomasz Strzembosz, a w debacie o strachu dr Chodakiewicz był oponentem Jana Tomasza Grossa. I tak to było personalizowane, personifikowane. Natomiast w ostatnim czasie, jak Państwo już pewnie zauważyli z mojej wypowiedzi, widzimy ataki na historyków i próby marginalizacji ich roli. Dam przykład udokumentowany. Niemal 2 lata trwał proces legislacyjny nowelizacji ustawy o IPN, wprowadzenie w zeszłym roku, podczas którego nie spytano o zdanie żadnego historyka. Szerszą częścią tego jest erozja autorytetu eksperta, która ma miejsce w wielu dziedzinach i wielu krajach świata równocześnie. Ta epoka postprawdy, a także walka pomiędzy pamięcią a historią. Ty masz swoją pamięć, ja mam swoją pamięć. I jeżeli historia się z nią nie zgadza, to nie musimy koniecznie swojej pamięci dostosowywać. I wreszcie coś, co wydaje mi się najbardziej niebezpieczne, jest częścią tej erozji autorytetu, mianowicie coś, co nazwałbym pragnieniem wyzwolenia ludu z bezosobowej tyranii prawdy. No bo jak to jest, że musimy się na coś zgadzać tylko dlatego, że są na to dowody? A jeżeli większość z nas nie zgadza się, tak? Jeżeli olbrzymia większość będzie przeciwko, to nadal jesteśmy... Więc to trochę przypomina marksistów, którzy chcieli wyzwolić lud z bezosobowej tyranii rynku. Bardzo podobny zamysł hiliastyczny, ten wydaje mi się idzie krok dalej. Wreszcie, proszę Państwa, historia to jest zestaw koincydencji. Pewne rzeczy dzieją się dlatego, że pewne procesy dzieją się w tym samym czasie i powstają węzły. I chciałem zwrócić uwagę na pewne zewnętrzne wydarzenia, które kształtowały te polskie dyskusje o zagładzie. Po pierwsze, historia mediów, za pomocą których się toczyły. Ja wspomniałem, dyskusja Błoński czy dyskusja o sąsiadach dzieje się w mediach drukowanych, zwłaszcza w tygodnikach. Wcześniej jeszcze mamy dyskusję w prasie, nawet w prasie cenzurowanej wówczas. To jest pewna różnica. To ma
Duży wpływ. Potem powiedziałem o dyskusji o krzyżach na żwirowisku w Oświęcimiu, jak wielką rolę odegrała telewizja. Nie wymieniano argumentów tekstowych, wymieniano się obrazami. Wreszcie od 2008 roku mamy w Polsce Facebooka. Mniej więcej w tym samym czasie wchodzi Twitter, już wcześniej YouTube i tam właśnie przeniosło się gro dyskusji w zeszłym roku. Bez zrozumienia sieci społecznościowych nie można zrozumieć tego, co tam się dzieje. A co to znaczy? O ile wcześniej dyskusje były moderowane przez pewne elity, powiedzmy establishment, redaktorów gazet na przykład, niektórzy są na sali, o tyle teraz odbiorca jest nadawcą, a ukrytym moderatorem są menedżerowie Facebook Incorporated, mieszkający w Palo Alto i zatrudnieni przez nich informatycy, którzy ustalają algorytm, według którego coś dostrzeżemy albo nie dostrzeżemy. Także nagle okazało się, że centrum zarządzania naszą dyskusją przeniosło się daleko do słonecznej Kalifornii. Po drugie, chciałbym dodać, że oprócz tych mediów, które jakby oczywiście, państwo się zgadzają, że się dzieją, wyrażano opinię o zagładzie, swój stosunek do niej przy pomocy innych mediów. Na przykład, wspomniałem już, literatura, filmy. W PRL-u powstało wiele filmów na ten temat. Teatr, mówiłem już o jednej sztuce teatralnej, ale także muzea i wystawy. Wspomniałem cztery muzea do tej pory, które jakoś się w tej dyskusji liczyły, też były pewną wypowiedzią w tej sprawie, to jak one prezentują zagładę, zwłaszcza stosunki pomiędzy Polakami i Żydami. Bardzo ciekawe jest i szkoda, że się już skończyła. Niedawno w Krakowie była taka wystawa Widok za bliska o tym, jak zagłada była przedstawiona w tak zwanej sztuce ludowej przez tak zwanych twórców naiwnych. Nieporadne rzeźby twórców ludowych pokazujących zagładę. To jest bardzo ciekawe, bo jakby mi to otwarło oczy, że na bardzo wiele różnych sposobów można się było wypowiedzieć, a jej kuratorki zauważyły, że był to rodzaj takiego ściszonej głosy, kiedy istnieje potrzeba wyrażenia czegoś, ale publicznie z powodów sankcji politycznych i społecznych jest to bardzo trudne. A poprzez dzieło sztuki nie do końca jasne, niejednoznaczne można to wyrazić i wydaje mi się, że trzeba na to zwrócić większą uwagę. Następny zewnętrzny czynnik jest taki, że jest cykl życia ludzi. I nasze debaty, w tym debata od Jedwabnym odbyła się w obecności naocznych świadków. W następnej debacie ich nie będzie. To jest bardzo ważne. Przyszłe debaty będą się różniły od poprzednich. Nie można będzie. Już żyjemy w Polsce po Bartoszewskim. A będziemy żyli jeszcze bardziej. Następny. Historia Holokaustu, pisanego przez C. z angielska, jako pewnego tematu kultury Zachodu. Zarówno kultury masowej, jak i kultury wysokiej. I symbolu zła. Wydaje mi się, że te dyskusje nie byłyby tak zażarte, nie budziłyby też takiego zainteresowania, gdyby wcześniej Holokaust, w Polsce nazywany zagładą, nie stał się jednym z ważkich tematów kultury zachodniej. Ewolucja stanowiska Kościoła po Watykanum Sekundum. Jak mówię o tych wielu 70 latach, nie można zrozumieć tego, co się wydarzyło w Polsce bez ewolucji Kościoła w nauczaniu o judaizmie i Żydach, w tym zwłaszcza osobistej roli Karola Wojtyły, Jana Pawła II w tym. I ostatnia rzecz. Jest to historia umiejętności dialogu w Polsce. Otóż wydaje mi się, że na różnych etapach tych dyskusji, w różnych jej odcinkach widzimy rosnącą lub malejącą zdolność do rozmawiania na tematy, na które ludzie się nie zgadzają. I być może apogeum tego nastąpiło właśnie w latach 90. i początku lat 2000. To było takie okienko możliwości, dlatego że potem mamy wyraźny regres w tym względzie. Zdolność rozmawiania na tematy kontrowersyjne wyraźnie zmalała i chęć rozmawiania na tematy kontrowersyjne. Mam też wrażenie, że te debaty o historii polsko-żydowskiej były nie tylko skutkiem większej lub mniejszej zdolności do dyskusji, ale były też tym czynnikiem. Dyskusja o Jedwabnem była moim zdaniem niebywałą zupełnie szkołą rozmawiania na tematy trudne, które to jest jakby fundamentem demokracji deliberatywnej. I od tego czasu wiele się zmieniło. I ostatnia rzecz, bo mój czas już się skończył, nawet go trochę nadużyłem. Wiele napisano o dyskusji wywołanej przez profesora Błońskiego w 1987 roku, zaczynając od tego wiersza Miłosza. Natomiast to Andrzej Paczkowski zwrócił moją uwagę na jedną rzecz, na tytuł. A tytuł był Biedni Polacy patrzą na getto. Tymczasem tytuł wiersza Miłosza brzmiał Biedny chrześcijanin patrzy na getto. Co zrobił Błoński i pozostali uczestnicy tej akcji? Otóż z problemu uniwersalnego jednostkowego, problemu każdego chrześcijanina, a być może każdego nieżyda, bo wydaje mi się, że Miłosz chciał uniknąć tytułu Aryjczycy, nie Aryjczycy, bo przecież o to chodziło. W getcie, przypominam, warszawskim byli też katolicy żydowskiego pochodzenia. Więc z problemu uniwersalnego,
temat został zmieniony na kolektywny temat, problem Polaków. Nie powszechny problem każdej jednostki, która nie była albo nie byłaby ofiarą tej zbrodni, tylko na kolektywny problem Polaków jako zbiorowości. I to ma daleko idące skutki. Być może bez tego te debaty by w ogóle nie zaistniały albo nie miały takiej intensywności. Wydaje mi się, że to był jeden z motorów je napędzających. Niemniej było to coś, co bym nazwał dezuniwersalizacją. To znaczy we wszystkich tych dyskusjach mówiliśmy o sobie, a nie o człowieku jako takim albo o kulturze europejskiej. Tak jakbyśmy nie mieli do powiedzenia nic innego niż tylko o sobie. A wydaje mi się, że jeżeli byśmy spojrzeli na to doświadczenie tych bliskich obserwatorów zagłady w Europie Wschodniej jako na próbkę ludzkości, którą wystawiono na ten test i na to doświadczenie, to mamy coś ważnego do powiedzenia reszcie świata. Przynajmniej tej reszcie, która nie miała swoich odpowiedników takich doświadczeń. Było to niejako odwrócenie hasła naukowskiej, pamiętnego hasła ludzie ludziom zgotowali ten los. Nie. Okazało się, że to Polacy Żydom. Można by zarzucić naukowskiej, że to była dejudaizacja. Prawda? Chyba ktoś nawet jej zarzucił po latach, że to próbowała dejudaizować. Ale wydaje mi się, że coś ważnego z tych dyskusji ubyło. Zatem szedł drugi skutek. Ponieważ przedmiotem tym, co się działo w tej historii, jest triumf zła, co do czego chyba nikt nie ma wątpliwości, że zagłada była triumfem zła. Więc spolonizowanie problemu reakcji na to zło w sposób nieuchronny stygmatyzowało zdefiniowanych etnicznie czy kulturowo Polaków właśnie jako tych reagujących we właściwy lub niewłaściwy sposób. I co ciekawe, są pewne próby reuniwersalizacji, i to już jest moje ostatnie zdanie, które cieszą się szacunkiem i popularnością za granicą. Na przykład film Ida. On został tak wysoko oceniony nie dlatego, że tak wiele osób na świecie chce się dowiedzieć, co się działo na wsi polskiej w latach 40., a potem w 63. roku, kiedy dzieje się, czy tam drugim, kiedy dzieje się akcja filmu. Nie. Dlatego, że byli przekonani, że on wyraża coś uniwersalnego o naturze ludzkiej w takich okolicznościach. Podobnie być może jest z popularnością naszej klasy Słobodzianka. Więc widzimy artystów, którzy odnajdują ten uniwersalny wątek. Natomiast niemal w wszystkich dyskusjach sprowadziliśmy go tylko do naszego wewnętrznego problemu. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję za ten wykład. Teraz jest czas na komentarze, pytania. Bardzo proszę, kto chciałby. Może Pan usiąść. Dobrze. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby tutaj skomentować, czy zadać jakieś pytanie? Bardzo proszę. Dawno już nie byłem pierwszy, najmłodszy, więc ośmielam się. Przede wszystkim dziękuję, jestem pod wielkim wrażeniem świetnej prezentacji. Dziękuję za nią. Chciałem wrócić do tego wątku, o którym mówiłeś pod koniec, dezuniwersalizacji. Dziękuję bardzo. Pani Oru, do widzenia. Chciałem wrócić do wątku. Oczywiście, ale dziękuję i całuję. Do widzenia. Mogę mówić? Dziękuję. Chciałem wrócić do tego wątku dezuniwersalizacji. Zawsze się zastanawiam, dlaczego gdzieś w latach 80. nasza dyskusja stała się taka właśnie bardzo narodowa, dezuniwersalistyczna, jak ty powiedziałeś. W latach 80. środowiska żydowskie, środowiska amerykańskie, Żydów amerykańskich w zasadzie skupiły się bardzo mocno na temacie, dlaczego podjęto decyzję tak bardzo mocno filozoficzne o Holokauście. Naziści podjęli, kiedy podjęli, to stało się
sporem znanym jako spór funkcjonalistów versus intencjonaliści. Z tego, co się zetknąłem, dzisiaj od tego zaczyna się seminaria poświęcone o Holokauście, a to w ogóle ominęło jakby nas. Co innego w świecie, a my mamy w 87 roku tekst Błońskiego. Czy zgadza się z taką interpretacją, że odłączyliśmy od tego głównego nurtu refleksji nad Holokaustem i dlaczego? Dziękuję. W ogóle proszę zwrócić uwagę, że ja niewiele powiedziałem o tych sporach na temat tego, co zrobić z Oświęcimiem, kto jest jego właścicielem. Też pominąłem kwestię tego majątku ofiar. Głównie zajmowałem się tym głównym tematem, bo on był głównym, on dominował zawsze. I co jest ciekawe, że znaczna większość uczestników, jak mi się wydaje, nie jest zainteresowana pozostałą częścią historii. To jest, Polacy spoglądają na siebie w lustrze historii. To zrozumiałem, pracując w Muzeum POLIN, kiedy zbierałem różne głosy krytyczne o wystawie. I co tam było charakterystyczne, że najwięcej było ich w ogóle, bo było bardzo mało, do zeszłego roku było bardzo mało. I dzieliły się na dwie grupy. Tych, którzy mówią, że za mało pokazujemy sprawiedliwych i tych, którzy mówią, że za mało pokazujemy antysemitów. I dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że obydwie te grupy to są nie Żydzi. Że jakby tych ludzi nie interesuje historia Żydów. Dla nich historia zagłady jest okazją do dowiedzenia się czegoś o Polakach. Albo tego, że Polacy byli wspaniali, bohaterscy i poświęcali życie, albo dlatego, że jest takie niebezpieczne brzemię polskiego szowinizmu, które może wywołać jakieś straszne rzeczy. Natomiast jako ubocznym skutkiem tych dyskusji wydaje mi się, że jest pewien postęp, no na przykład zespół badań, no sam fakt powstania Centrum Badań nad Zagładą Żydów, o którym wspomniałem, który należy do wiodących ośrodków w skali świata. Jest i my bardzo posuwamy swój sposób rozumienia zagłady. Jak wspomniałeś o tej dyskusji, o decyzji, to ona też oddawała epokę do tego momentu, już do niedawna, badania nad zagładą były w dużej mierze skupione nad badaniami nad Niemcami hitlerowskimi. Podmiotem sprawczym było państwo niemieckie, poszczególni ludzie. To wynikało z tego, że autorzy nieczęsto znali języki z Europy Wschodniej na przykład, znali niemiecki. I to też była tylko część historii. A w sprawie intencjonaliści czy funkcjonaliści, jakich nazywano jeszcze w latach 90., to wydaje mi się, na przykład w dyskusji o Jedwabnem, Ja to wyraziłem, mam nadzieję, że copyrighty mam do tego, że Jedwabne to jest jeden z pierwszych przypadków zabójstwa totalnego, czyli intencją jest wymordowanie wszystkich Żydów w miasteczku. To jest rewolucyjny wynalazek z lata 1941 roku, który zmienia zupełnie charakter niemieckiej polityki antyżydowskiej. I być może wymyślił go Karolak. My tego nie wiemy. Więc jak mówię, przy okazji różnych debat polscy uczeni mają znaczący wkład teraz w historię i wydaje mi się, że to rozejście, ono istniało już dużo wcześniej. Mogą być specyficzne zainteresowania. We Francji się prowadzi dużo wieże badań na temat Francji, Vichy oczywiście niż Polski. To jest zupełnie naturalne. Powiem to, że ponieważ zagłada jest tak, no jest w naturalny sposób organiczny częścią historii Polski, bo się tutaj wydarzyła. Więc tego, nawet jakby ktoś bardzo chciał, to trudno jest rozdzielić. Ja tak chciałbym o jedną rzecz zapytać. Takim jednym z powodów antysemityzmu w powojennej Polsce było twierdzenie, że aparat bezpieczeństwa był zdominowany przez osoby pochodzenia żydowskiego. Czy w takim twierdzeniu jest cokolwiek prawdziwego? Czy tak rzeczywiście było? Czy to jest taki mit, który żeśmy sobie wytworzyli? Tak, mi się wydaje, że ten temat, głównym jego skutkiem jest ukrywanie faktu, że to głównie Polacy stworzyli Urząd Bezpieczeństwa, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce powojennej. Z mniejszościowym udziałem oficerów czy funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego. To po pierwsze, kiedyś zadano mi pytanie, czy wyobrażam sobie, że w Polsce wprowadzono komunizm bez udziału Żydów. To są takie kraje, jak Wietnam, gdzie wprowadzono bardzo skutecznie bez udziału Żydów. Natomiast z pewnością nie wprowadzono by go bez udziału Polaków. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
Czy było wielu tak, nie wiem, kto to powiedział, że o ile przed wojną było wielu Żydów wśród komunistów, a bardzo mało komunistów wśród Żydów, bo to było tam parę tysięcy osób na ponad 3 miliony ludzi, o tyle po wojnie było odwrotnie, że w coraz mniejszej, malejącej populacji żydowskiej była stosunkowo, odsetek członków partii był zapewne wyższy niż w grupach nieżydowskich. Ale znowu jak sobie weźmiemy takie współczynniki, że to byli głównie mieszkańcy miast na przykład, poziom ich wykształcenia wyższy niż reszty populacji, to ta dysproporcja maleje. Pytanie jest takie, co nam to wyjaśnia? Co nam to wyjaśnia? Wydaje mi się, że czasami wyjaśnia, bo wiemy z różnych relacji, wiemy o takich Żydach, którzy chcieli się mścić na faszystach. Chcieli walczyć z faszystami i służbę, czy to w Wojsku Polskim, czy w Urzędzie Bezpieczeństwa, traktowali jako część osobistej zemsty. Natomiast w innych przypadkach nie. Więc jeżeli by to coś... Ja mówię, owszem, jest taki ciekawy temat badawczy, tylko zależy, co chcemy nim wyjaśnić. Jeżeli chcemy nim wyjaśnić właśnie, że to Żydzi porodzili w Polsce komunizm, no to jest tylko próba ukrycia czegoś dużo większego, próba ukrycia słonia w pokoju, że bez Polaków komunizmu by się w Polsce nie wprowadził. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie za ten niezwykle ciekawy i szeroki zakres pana wykładu i za bardzo wiele ciekawych motywów, które się tam pojawiło. Ja chciałabym zadać pytanie, które niekoniecznie nawiązuje do głównego wątku wypowiedzi pana profesora, ale który zastanawia mnie od jakiegoś czasu. I są to dwie kwestie. Pierwsza to jest kwestia związana z komentarzem dotyczącym artykułu profesora Błońskiego, na który się pan powoływał, bo kilka lat później krytyk Nathan Gross w swojej publikacji Poeci i Shoah podniósł bardzo ciekawą kwestię dotyczącą wiersza Campo di Fiori, który również komentuje profesor Błoński w tym artykule. I jestem bardzo ciekawa, czy ten wątek jakoś zaistniał w dyskusjach, które były później podnoszone, czy też nie, bo krytyka Nathana Grossa dotycząca tego wiersza jest bardzo, bardzo ciekawa, więc to jest jedna kwestia. A druga kwestia to wiąże się z tym, na ile wspomniał pan profesor w bardzo ciekawy sposób, że film, że literatura czerpały z... i odzwierciedlały w dużym stopniu kwestie związane z dyskusją, jaka się toczyła w Polsce. I kwestia, która mnie osobiście interesuje, to dział literatury, który jest mocno pomijany w dyskusjach, a mianowicie literatury dziecięcej. Wydaje mi się, że od około 5 lat, jak pan profesor wie, jeśli chodzi o anglojęzyczne publikacje, jest to masa, jest ogrom literatury dziecięcej poświęconej temu motywowi. Natomiast w Polsce dopiero gdzieś tak mam wrażenie od ostatnich 5 lat ten temat został włączony jako bardzo ciekawy. I zastanawiałam się, na ile pan profesor byłby zgodny zgodzić się z tym, że literatura dziecięca jest również jednym z bardzo ważnych elementów, no bo pytanie, od jakiego wieku możemy wprowadzać tę wiedzę, na ile ona jest ważna, jest również ciekawa. Więc te dwie kwestie, Nathan Gross i literatura dziecięca. Dziękuję bardzo. Pierwsza część pytania, przyznam się, że nie wiem. Tych publikacji było wiele, nie pamiętam przynajmniej. Druga część oczywiście, to znaczy wydaje mi się, że powinniśmy bardzo poszerzyć sobie zakres form wyrazu, czy też środków, za pomocą których opinie, czy pewne wyobrażenia zagłady są komunikowane. Jest pewien rodzaj polifoniczności, różne instrumenty są używane w tej rozmowie, co nie znaczy, że jest to polifoniczność harmonijna. A w szczególności nie znaczy, że różne te wypowiedzi zgodne są z wiedzą, którą ustalili akademicy. Jeżeli to jest ta kanoniczna część, ja przynajmniej do niej się przyznaję, bo jestem zawodowym historykiem. Sądzę, że prawda, którą ustalają historycy akademiccy, ma lepszą jakość niż różne inne prawdy, chociaż one mogą wyrażać pewne bardzo ważne treści. Więc tak, ale do tego dodał komiks. Gry komputerowe to jest coś zupełnie nowego, o czym nie mam pojęcia. Wiem tylko, że dla
moich studentów to było źródło informacji o historii XX wieku i mnóstwo rzeczy, które się dzieje teraz elektronicznie w internecie, niektóre mają kształt efemeryczny i muszę przyznać, że czuję się dosyć bezradny, dlatego że nie mam narzędzi analitycznych, jak analizować memy internetowe. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, co to jest. Obrazek przeważnie z krótkim tekstem, coś, co się w sposób taki wirusowy rozchodzi. Więc wydaje mi się, że ta literatura dziecięca, o której Pani mówi, to jest jedno z pól, które należałoby uwzględnić w przyszłej pracy czterotomowej historii literatury polskiej a wobec Zagłady. Czy jeszcze ktoś chciałby? Proszę bardzo, proszę. Pan poseł Fikus. Dziękuję. I ja chciałam powiedzieć, pan powiedział, że coraz mniej żyje ludzi, którzy wtedy żyli. Ja żyłam, ale byłam dzieckiem. Przed chwilą wyszedł Marian Turski, zmęczony na pewno, który przeszedł nawet przez Auschwitz. To są ostatni ludzie, którzy żyją. W związku z tym jest problem pamięci. I teraz pojawiło się jednak takie nowe zjawisko młodych ludzi, którzy próbują rozmawiać z tymi, którzy jeszcze żyją. To są książki Mikołaja Grinberga, to jest książka Za chwilę wyjdzie Patrycji Dołowy i inne. Oni wszyscy mówią, że jest strasznie trudno rozmowę przeprowadzić, ponieważ większość ludzi nie chce rozmawiać. Patrycja mi opowiadała, że ktoś się do niej zgłosił rok czy dwa po tym, kiedy ona próbowała rozmawiać z tą osobą, z poczuciem, że z takim argumentem zrozumiałam, że ja nie mogę tego nie opowiedzieć. Czyli, że jest problem budowania pamięci, ponieważ jak właśnie pan powiedział, no od tego zaczęłam. Z Izraela przez wiele lat przyjeżdżali młodzi Izraelczycy, to był, o ile wiem, obowiązek, nim się skończyło szkołę, przyjechać do Auschwitz, nie do Polski. W mojej rodzinie były dzieci, które przyjeżdżały i któregoś roku pokazano im więcej Polski i oni byli strasznie zdziwieni, że Polska jest innym krajem niż tym, który oni sobie wyobrażają, patrząc na Auschwitz. Czyli jest problem budowania pamięci u tych nowych pokoleń, znaczy u tych, co żyją. Ja byłam ostatnio w teatrze na Zapiskach z wygnania i tam jest bardzo dramatyczne wezwanie. Jest świetna aktorka Krystyna Janda, która czyta tekst. I jest bardzo dramatyczne wezwanie. Wasze dzieci też muszą o tym wiedzieć. Więc ja tylko mówię jako komentarz, bo to no, są jak gdyby fakty, ale myślę, że ważne fakty. Tutaj ja się przyłączę do pani głosu. To jest wielkie wyzwanie dla edukacji, co będziemy robić w czasach, kiedy będziemy skazani na pamięć, no pewne przekazy utrwalone w książkach, literaturze, pomnikach. Jest taka akcja pod hasłem Zostańcie świadkami świadków. To, o czym pani powiedziała, że młodzi ludzie słuchają świadków naocznych i są takimi świadkami drugiego stopnia. Ale wydaje mi się, że to jest jednak no bardzo, bardzo piękne hasło, ale metaforyczne. Inna akcja, która ma temu zapobiec, Visual History Archive, czyli ten gigantyczny zbiór nagrań wideo, który ufundował kiedyś Spielberg, nagrał kilka bardzo pogłębionych wywiadów z niewielką grupą ocalonych. Każdemu z tych osób zadawano setki pytań, nagrywając jednocześnie odpowiedzi przy pomocy kilkudziesięciu kamer, także możemy mieć trójwymiarowy obraz tej osoby. I stworzono program komputerowy, który rozpoznaje pytanie, a następnie odgrywa odpowiedź tej osoby najbliższą temu pytaniu. Więc jakby można rozmawiać z osobą na ekranie komputera, która odpowiada na nasze pytanie. Bardzo to piękne i kosztowne. Natomiast wydaje mi się, że z góry skazana na niepowiedzenie, dlatego że my nie wiemy, jakie pytania zadadzą tej przyszłości następne pokolenia. Boję się, że będą to pytania, które nas... Boję się. One na pewno będą takie, które nas zaskoczą. W swoim niezbyt długim życiu widziałem kilka zwrotów w badaniach, nie wiem, zwrot feministyczny, zwrot lingwistyczny, teraz zwrot przestrzenny, kiedy nie tylko zadajemy zupełnie nowe pytanie, ale nawet stare pytanie interpretujemy trochę inaczej. I przypuszczam, że następne pokolenie będą miały pytania, na które nikt już im nie odpowie im wprost. Więc należy to robić, ale nie należy pokładać nadmiernych nadziei. Proszę bardzo, pan, a później Adam.
Darku, chciałem bardzo podziękować za niezwykle interesujący, ciekawy wykład, ale jednocześnie chciałem też powiedzieć, że jak zwykle są takie rzeczy, w których się nie zgadzamy. Nareszcie. Chciałem powiedzieć o dwóch takich elementach. Jeden element to znaczy, ty w pewnym momencie, ten w wielu sprawach niezwykle wrażliwie poruszasz się na tym niezwykle trudnym terenie, ale w pewnym momencie wydaje mi się, że wszedłeś w pewną kolejnę. To znaczy, mówiąc o tych wszystkich inicjatywach związanych z upamiętnianiem sprawiedliwych, potraktowałeś je jako formę negacji Holokaustu. Myślę, że tak przynajmniej to zrozumiałem, tak to odebrałem. Myślę, że to nie jest dobry sposób rozmowy, bo ja rozumiem oczywiście tak, że również tego typu intencje czasami mogą gdzieś tam istnieć za niektórymi takimi działaniami, ale nie, ja bym przestrzegał przed postrzeganiem całej rzeczywistości. To z obu stron się dzieje, prawda? Jako służącej walce, prawda? Bo my po prostu mamy pewien obowiązek, którego nie wykonaliśmy wobec sprawiedliwych. I jeżeli nawet to się dzieje czasami nie zawsze w dobrym kontekście, to ja się cieszę z tego, że mówi się o sprawiedliwych, że się ich nagradza i że oni są obecni. Wolałbym, żeby to się nie działo tylko od kryzysu do kryzysu, ale to jest słuszny, potrzebny, konieczny proces i ja się z tego cieszę bardzo. I nie traktuję go w kategoriach, prawda, że to jest forma, nie wiem, zacierania czy rozmydlania kwestii zagłady. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, która, no, miałeś prawo o tym nie powiedzieć, ale wydaje mi się, że warto o niej pamiętać, bo kiedy mówimy o tej konkurencji ofiar, to myślę, że tu są dwa aspekty, o których warto pamiętać. Jeden jest taki trochę może niski, prawda? No, dlaczego my próbujemy wychodzić, prawda? Że to cierpienie żydowskie jest tak potworne, prawda, że jakby, no, może nie mamy prawa, prawda, czy jakoś konkurować, ale drugi jest zupełnie inny, to znaczy takie poczucie wielu ludzi, wielu Polaków, że my sobie nie potrafiliśmy poradzić z opowiedzeniem o cierpieniach naszych nieżydowskich ofiar Niemców, prawda? I ja pokażę coś, bo oczywiście zaraz mi wszyscy powiedzą, my wszyscy wiemy, że ilu Polaków ginęło i tak dalej. Nieprawda, to znaczy ja jako historyk 2 lata temu dowiedziałem się o Guzen, o skali zbrodni na Polakach w Guzen i tak dalej. Jak pojedziemy, nie wiem, do Palmir, to jest puste miejsce. Tam jest nowy budynek wybudowany, kilka lat temu muzeum, ono jest puste, nie ma wycieczek, prawda? I tak dalej. I tu znów to nie jest moja pretensja ani do Żydów, ani do badaczy Holokaustu, tylko moja jest pretensja w pierwszym rzędzie do samych siebie, że my nie potrafimy o tym opowiadać i potem jest też taka reakcja wielu ludzi, którzy przeżyli wojnę, prawda? A wy potraficie, wy mówię, to jest ten świat zewnętrzny, prawda? Ci ludzie często prości mówią w ten sposób, a to są jacyś Żydzi, a to są jakiś zewnętrzny świat, którego oni nie rozumieją. Ja miałem takie straszne doświadczenia, moja matka zginęła, ojciec zginął i tak dalej, wujek, coś się stało i tego nie ma. To zniknęło z debaty publicznej, ci mądrzy wszyscy ludzie w telewizji opowiadają tylko o Holokauście. I ja teraz, ja rozumiem, dlaczego tak się dzieje, ale myślę, że warto przemyśleć również ten problem i zastanowić się, czy nie ma tutaj jakiegoś poważnego problemu. Ale właśnie nie rozmawiać na temat tylko taki, prawda, ping-ponga, prawda, że prawica, lewica, Polacy, Żydzi i tak dalej, bo to jest bez sensu. I bardzo ci dziękuję za tę kwestię uniwersalizacji. Ale w ramach tej kwestii uniwersalizacji, tej dyskusji, myślę, że warto również powrócić do dyskusji o, powiedzmy, zbrodniach popełnionych na Polakach chrześcijanach czy Polakach nieżydach, bo to jest temat paradoksalnie nie mniej, a może w pewnym sensie bardziej zapomniany niż tematyka zagłady. Bardzo dziękuję. Troszeczkę się zmartwiłem. Myślałem, że się bardziej nie zgadzamy. Ja bardzo wierzę w cywilizowaną niezgodę. W pierwszej kwestii to musiałem się niezbyt jasno wypowiedzieć. Ja powiedziałem wyraźnie, że niektórzy uznają, ale to nie ja. Niektórzy uznają. Są takie osoby, które się bardzo krytycznie odnoszą, w tym także są wybitni historycy zagłady, na przykład, którzy skrytykowali Muzeum w Markowej. Nie podzielam tej opinii. To co do pierwszego. Po drugie, konkurencja cierpień nie ofiar. Ofiary nie konkurowały. To nie ofiary, nie, jak doprecyzuję, sądzę, że tak nie myślisz, ofiary nie konkurowały. To osoby, które chcą
do jakiegoś czasami wzniosłego powodu wykorzystać tę informację, są przekonane o konkurencji cierpień. Więc wydaje mi się, że to precyzyjność określenia tu jest konieczna. Wreszcie trzecia rzecz, że nie potrafimy opowiadać. No i szczególnie żałosne są próby naśladowania tych sposobów, poprzez które zagłada Żydów stała się takim ważnym tematem kultury Zachodu, czy może światowej. Pamiętam delegacje chińskie przyjeżdżające do Muzeum Polin, też zaciekawione tą sprawą z jakichś powodów. Dla których takim świetnym przykładem takiej żenującej nieporadności jest Holokaust, Muzeum Holokaustu. Prawda? Jakaś próba prostego przejęcia metod, która jest ewidentnie nieudana, zostanie źle przyjęta i nie o to chodzi. Więc zgadzam się, to jest kwestia wysiłku intelektualnego, które należy wykonać, ten wysiłek intelektualny. I on w żadnym sensie nie kłóci się ani z upamiętnianiem zagłady, ani z oddawaniem należnej czci jej ofiarom. To w ogóle nie ma dylematu. To jest trochę tak jak, czy należy myć zęby, czy nogi. Tak? I jedno i drugie. A w szczególności nie należy mówić, że to jest dylemat. Więc wydaje mi się, że jeżeli z takiego punktu wyjdziemy, to dojdziemy do właściwych wniosków. Adam Michnik, poproszę. Ja mam jeden przypis tego bardzo ciekawego wykładu profesora i jedno pytanie. Przypis byłby taki. Ja myślę, że sam ten temat, ja się zgadzam, ten spór polsko-polski, on był tak totalnie zamieciony pod dywan, nie tylko z przyczyn cenzuralnych. Oczywiście cenzura komunistyczna miała różne fazy i różne rzeczy zagadała pod dywan. Ale jeżeli się przyjrzeć dokumentom Kościoła katolickiego, ten temat nie istniał. Pierwszy raz on się pojawił chyba w 92 roku w pasterskim liście biskupów. Tego nie było. Słowo zagłada Żydów nie pojawiło się w żadnym nauczaniu Kościoła od końca wojny do końca komunizmu. Podobnie ten temat nie istniał w debatach politycznej emigracji. To oczywiście wyjątkiem była kultura paryska, ale no to było specyficzne pismo, które nie oddawało nastroju tej emigracji, nazwijmy to, legalistów. Pierwszym takim momentem, i to przypis, kiedy temat się pojawił, i dlatego byłem zdziwiony, że w wywiadzie pan profesor nie wspomniał o tym, to był taki specjalny numer aneksu. To było przed Błońskim jeszcze. I to było takie przełamanie bariery milczenia w obrębie kultury polskiej, w obrębie debaty polskiej. I od tego jakby ja bym lokował te takie dwa sposoby myślenia o tych sprawach. Jeden to jest już tam sformułowany zresztą w tym numerze, w artykule Jana Grossa, a drugi jakby polemiczny w stosunku do tego, to był ten sformułowany w eseju Aleksandra Smolara Tabu i niewinność. Ja, to przypis był, a teraz pytanie. Tutaj usłyszeliśmy jakby o debatach głównie polskich. Czy ten temat, bo, że był, to wiadomo, ale jakby pan zarysował jego główne napięcia w debacie w historiografii żydowskiej. Ten temat, znaczy widziany nie od polskiej strony, tylko od żydowskiej strony. Natomiast wiadomo, że Hannah Arendt wyklinano, jak u nas Grossa i tak dalej. No. Stosunku Żydów do zagłady? Żydów do roli innych i tak dalej. To jeszcze do tego przypisu.
No oczywiście nie mogłem wspomnieć o wszystkich głosach. Wspominałem o tych publikacjach, które wywołały jakąś dużą debatę. I dlatego też nawet film Lanzmana, mimo że jest dosyć długa lista, nie wiem jak to nazwać, krytyk czy paszkwili na jego temat, które się wówczas ukazały, go tak wspominam, no bo była większa liczba publikacji, ale czy była to dyskusja, to trudno określić. I ten rzeczywiście numer aneksu, podobnie jak znaku, to są wczesne przykłady wypowiedzi, artykułowania pewnych kwestii. Natomiast czy jest tam ta dynamika rozmowy pomiędzy osobami, to wydaje mi się, że to, jeszcze to nie były te debaty, które bym umieścił w swoim katalogu. Co do tekstów Kościoła, to właśnie niedawno czytałem to, co Jan Paweł II powiedział 40 lat temu w Brzezińce, gdzie on bardzo wyraźnie odniósł się do tego miejsca jako miejsca martyrologii, zagłady Żydów, aczkolwiek nie użył słowa Żyd. To też jest ciekawe. Karol Wojtyła, nie? A nie polski gość. Okej, on się nazywał Karol Wojtyła. Znaczy już jako papież. Polski kościół w żadnym formalnym dokumencie episkopatu w tym sensie. Do tego się nie odniósł aż do 1992 czy 1993 roku. Tyle powiedziałem. Okej, dobrze, bo zrozumiałem, no jednak była znacząca osoba, wydawało mi się, też do polskiego kościoła należy. Co do tego drugiego, próbuję sobie przypomnieć, czy mamy odpowiedniki tych książek, które tutaj stoją. Czy ja jakąś czytałem książkę, która by mówiła dyskusje pomiędzy Żydami a zagładzie. To z pewnością są takie książki dotyczące teologii, myślenia religijnego, żydowska myśl religijna po Shoah. To jest jeden temat, ale to jest troszeczkę inny. Podobnie, wydaje mi się, jak tutaj nie wspominałem, jest cały problem myślenia teologów chrześcijańskich o źle. Natomiast czy ktoś by pokazał Hannah Arendt, na przykład jej opinię na temat Judenratów, rat starszych w gettach, jako fragment jakiejś dłuższej dyskusji, to sobie nie przypominam, ale to może wynika z mojej niewiedzy. Także nie udzielę dobrej odpowiedzi na to pytanie, w szczególności nie podam żadnej książki. Nie wiem, może Alina Skibińska będzie wiedziała, bo ją widzę. Nie wiem, muszę sprawdzić. Jak sprawdzę, to panu redaktorowi przyślę. Proszę Państwa, bardzo dziękuję zarówno wykładowcy, jak i dyskutantom.